Eshin, hello. Co to za witanie się na czacie? Czemu ciebie tutaj jeszcze nie ma? To jest bardzo dobre pytanie. A po czym mój czat działa? Działa, cześć Sebastianie. Witam, witam. Bo musiałem się przez to zastanowić, czy na pewno czat mi działa, czy nie. Ale widzę, że jest ok. Robi mi to sporą różnicę, bo w miarę możliwości staram się grać na jak największym okienku growym i będę prawdopodobnie czytał to, co jest na czacie na streamie, a nie na OBS-ie, więc mam nadzieję, że będzie git. Dobra, skończyliśmy tutaj ostatnio, jeżeli dobrze pamiętam. Szymon, witam. Dobra, co tu było? Stamtąd przyszliśmy, to powinniśmy iść. Dobrze, że się wtarzam za 5 sekund. Dober. Jest prawie, że dotrzymałeś słowa. To było trochę więcej niż 5 sekund. Cześć, Sylwia. No, chciałem uprzedzić, żebyś miał ten bufor. Au. Albo dostałem plecy od pieśka. Póki co to dostaję od każdej możliwej falangi, z tego co widzę. Jest. Do tego stopnia, że poważnie się zastanawiam, czy po prostu nie wdu... Nie, dobra, wracam się. Bo to jest trochę zbyt absurda. Ja umrę zanim tam wrócę. Wait for it. Jeszcze sejk? Nie, Cywika dzisiaj nie będzie z tego co mówił. Tak, raczej nie. A, czy ja się muszę wrócić do Nexusa? Chyba ja. Albo po prostu się tepnę i zobaczymy. Zobaczymy, czy Nie wiem. samo tepnięcie mi wystarczy. Yep, samo tepnięcie w tę samą lokację mi wystarczy. O, tyle dobrze. Nice. Jaki podcastik dzisiaj. Wydaje mi się, że w Demon Soulsach muszę się odrobinę bardziej skupić na gameplayu niż w Elden Ringu. A więc nie gwarantuję, że dzisiaj będzie podcastowo. Znaczy. Powiedziałem, nie gwarantuję, a nie, że nie będzie. Może być po prostu nie ekskluzywnie, tylko w mniejszym stopniu. Tak, dzisiaj może dziać się rzeczywiście rozgrywka na ekranie. Możemy dzisiaj actually gadać o grze. Przynajmniej trochę. A, to podejście idzie zdecydowanie lepiej. Ja człowiek, nie jestem pewien, na ile to kwestia tego, że mam takie, a nie inne kolory, ale mam wrażenie, że strasznie ciemno tu mam. Właśnie miałem powiedzieć, że zastanawiam się, czy na telewizorze u ciebie to widać lepiej, znaczy na monitorze widać lepiej. Na monitorze nie, na telewizorze Okej. tak, tak. Bo jest koszmarnie ciemno. Masz strasznie dużo niebieskiego. Wszystkie cienie masz takie przesycone niebieskim, mam wrażenie, ale może to jest Discord. Znaczy wątpię, żeby to był Discord, jeżeli już to po prostu kwestia przechwytywania w ten czy inny sposób. Tak, tak, co I miałem na myśli, może kwestia tego, że wiesz, puszczasz mi to. Jakieś różnice w HDR-ach, nie w HDR-ach, cześć paskowitem. A jest, hello. Może nawet. Bo pamiętam, że z Bloodborne miałem dokładnie samo, że tam miałem zupełnie, o Boże. Że tam miałem zupełnie inne kolory. O, to ciekawe. Bo masz jakby wszystkie te zacienione miejsca masz na niebiesko, tak dosłownie niebiesko. Na czym mówię? Ja podejrzewam, że to bardziej kwestia tego, że mam HDR ustawione na telewizorze. A propos. Czy ja mogę wyłączyć HDR? Pewnie nie. O Jezu, to aż boli. Trochę przesada. Yep. Myślę, co, zegnę w sumie, czy mogę ten, czy mogę HDR systemowo wyłączyć. HDR. Aimbifa teraz już gra się nie pokaże nigdy. Chciałbym wiedzieć, że nie. To wygląda chyba trochę lepiej. No, zauważalnie. Jeżeli chodzi o kolory, to wygląda zdecydowanie lepiej, to na pewno. No. Jeżeli chodzi o jasność, to jeszcze na tym mogę popasować. Nie, ale nawet nie musisz, to jest... Nie, nie, z jasnością jeszcze trochę chcę popasować, bo jak dla mnie jest odrobinę za ciemno. Okej. Potem najwyżej.
Jak będę wracał do finalka, to o Boże, od razu lepiej wszystko widać. Jak będę wracał sobie do finala, potem to sobie potem ustawię. I tak muszę grzebać w ustawieniach, bo jak tu będzie streamować 4K, to obraz mi dość często wygasa. Więc muszę streamować Full HD. Podejrzewam, że to tylko kwestia kupienia kabla i w ogóle tej cyk. Ale jako, że kabla jako takiego nie mam, to... Czy jak się przeskakiwało? Czy tu się w ogóle da przeskoczyć, czy tu trzeba zejść? Czy, nie wiem, czy przeskakiwanie nie jest uskryptowane. Możliwe, że jest. Wydaje mi się, że jest. Po prostu się zastanawiałem, czy się tutaj da przeskoczyć, czy muszę to obejść jakoś dookoła. Czemu ty za każdym razem, jak jesteś w Polsku, to wpierdalasz pizzę, Sawik? Co jest z sobą jednak? To pewnie rodzinnie? I guess, ale Jesus. Pizza duża czy bardzo duża? 60, no? Tak, klasyczna Sawikowa pizza. 60 solo. Kto mi broni? Twój brzuch? Ja nie wiem, ja mam problem. Ja nie jestem od ciebie dużo niższy, więc to nie jest kwestia jakaś gabarytowa mocno. A ja się 30 najadam tak, że się nażrę, a nie najem. A sobie po prostu wpierdalasz. Nice. Sobie po prostu wpierdalasz 60 solo. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Czy on to zabije, szef? Chyba tak. Jest niezadowolona tamto. Yep. A, zdążyłem. Nice. Nice. Ale chcę to ogarnąć. Oni wiedzieli co, by biorąc pod uwagę, że położyli tu weed. Sorry, kiedy widzi Gepit, let me solo her. Tak się dzieje, potwierdzam. Potwierdzam, byłem pit to co? Nie, nieprawda. Pytanie. Tutaj jest pewnie znowu smok mnie ciachnie, jak tu wyjdę. Pizzy przed egzaminem, tak. Co możesz powiedzieć, jak wystarczająco mocno to naciągniesz, to możesz powiedzieć, że każda pizza, którą jadłeś do tej pory, była pizzą przedegzaminową. Boję się tu iść, bo spodziewałem się, że znowu smok na mnie wyskoczy. A propos? Poprzednio od tego nie umarłeś. Umrzeć? Nie umarłem, owszem, ale jeżeli mam możliwość unikania obrażeń, to czemu tego nie robić? Chuje przychleić jest najgorzej. A skąd brałeś z domino znowu? Przestań się zastanawiać, czy ten smok będzie na mnie zionął. Na szczęście nie. No ja 60 też raczej bym miał 2 dni. No ja też. Ja mam ostatnio problem, żeby wyjść dużo z dominosa, a to tu mówicie 60. Jaka jest duża z dominosa? 38? To i tak duża. Ja zazwyczaj kojarzę gabaryty pizzy, że mała to jest 30. W sensie no, tak normalna to jest 30 i duża to jest 45. No to czemu, że 38 duża to jest duża? Usłyszałem 48. 38, chyba. Okay. Mogę się mylić, bo oni ten. Bo oni tam nie podają dokładnych gabarytów. Czasem się z Sowikiem w Polsku wypłapaliśmy na pizzę, to szliśmy właśnie. Braliśmy sobie 45 na pół i Sowik zazwyczaj był jak. No kurwa, deserek jakiś się opierdolimy jeszcze, nie? A ja tak yep. go gorywam po tej połowie pizzy takie. Help me! Help! Mija sobie, no tam jeszcze jakiś serek może. U nas pamiętam, że największa była 50 chyba, jak jeszcze jakoś bardziej... O Boże, to było Lucky. Największa była chyba 50 i ona dla mnie też była zdecydowanie za dużo. To wygląda jakby się dało paść po coś. Powinno się dać. YOLO, czekaj, na pewno? Wygląda jakby się dało. No właśnie zastanawiam się, czy to nie jest bait trochę. Może by... doskonale. Jak już mówiłem, to mógł być bait. Myślałem, że... Myślałem, że może zadziała ten mechanizm, że jeżeli się zaatakuje, to nie wpadniesz w miejsce, gdzie się robi. Ale to chyba jeszcze nie ten poziom gier. Czy inną majówkę kubek, czy serasowy na dwóch? Ten zej na trzech, ale to i tak te biwiot, przynajmniej te dwie osoby.
Tak, tak, raczej będzie. Ja biorący rzecz na dwoje z moją narzeczoną. A takie, a ty to wziąłeś wszystko dla siebie? A tak, what do you mean? W jakim świecie? Nie, no przecież wziąłeś wszystko dla siebie, o to się chodzi. Przecież my to wieźliśmy do Sewika, a nie odkształciliśmy na kolację. Wiem. Rozdawałem te chimkanki komu się dało. A właśnie, to im przypomina, że ja przecież tej hapeki tata zdążyłem zapomnieć o tym. Ponieważ to dobra gra, tak samo jak Dark Souls. Nie lubię tego typu mechanik. Też nie jestem wielkim fanem, że jak ktoś jest w dupie, tego jeszcze bardziej udupiamy. Tak, jak idzie ci źle, to nie, idzie ci jeszcze gorzej. Yep. To jest... Nie przepadam za takimi mechanikami. Na obronę DS2, to chociaż oni to robią krok po kroczku, a nie, że po prostu... Że od razu połowę. Pół HP. Play the game, fuckface. Jakby... Yep. Przesada trochę. Odrobinę. Zostanie sobie PS-kę jeszcze zobaczyć, czy może... Doskonale. Nice. Ja na swojej PS-trójce też miałem DS2 i to chyba jeszcze oryginalne, nie składa. A to miałeś actually lepszą grę? Chociaż o, trochę. O Boże! Dogę. To co za przeklęty korytarz. Dogę. Aha, I wonder where this one is going. One są twarde. Znaczy, one nie są twarde, ja po prostu nie zadaję nic obecnie. A jeżeli miałeś na myśli twarde względem tego, ile zadaję, no to I guess. No względem nic im nie pijesz. Ja chciałem używać basket, to ale nie mogłem, bo nie mogę dolować, z tego co pamiętam. Zresztą widzę, że on... tylko 3 punkciki różnicy. 3? Z 2 na 5. Czekaj, co? Jestem kurwa ślepy. A, że wagi. Ale... No. Ale procenty. 47 a 54. Od 50, okay. Od 50 fatale są. Ouu, niekorzystnie. Niekorzystnie. Także nie mogę, jeżeli chcę dolować. I mean, mógłbym pewnie ten, mógłbym buciorę pewnie... Buciorę byś mógł wziąć. Albo zdjąć buciorę, albo dołożyć pancerz i stwierdzić, że jebać to. Też jest opcja. Ale raczej nie chcesz havelować tej gry. Znaczy, wiesz co, powoli się zastanawiam, czy to nie jest tutaj. Zgranie zdjąć tarczę. Jeżeli już myślę, o mój Boże, naprawdę. Chciałbym zauważyć, że ja bezpiecznie na dwóch umarstyki. Tak, umarłbyś. Nice game. Nicego, my. Yep, potwierdzam. Czy on za mną pójdzie? Tak. Bardzo lubię to sformułowanie Nice meme pisane jak adres strony internetowej. Całkiem mnie to bawi. Pytanie, czy ja mogę coś sensownie zrobić z Saint Fine, bo firebombki mi się skończyły po Holandze. Nie wiem. A właśnie też nie wiem, a jednocześnie nie chciałbym... Niby nie było tam jakoś dużo tych dusz, ale... Powiedziałbyś mi, gdybym zrobił to ja w Dark Souls 2, wyciągaj je po jednym. A ja bym ci powiedział, nie da rady. Ty byś mi powiedział, bullshit. Ja nie mówiłem, że się nie da wyciągać pieczników po jednym. Wiem. Zdaję sobie sprawę. Po prostu... Muszę pielęgnować to, że ja jestem tutaj. Ja pełnię tutaj rolę hejtera, a ty pełnisz tutaj rolę bezkrytycznego, wychwalającego DS2. Chociaż oczywiście absolutnie tak nie jest. O patrz, wyciągnąłem jednego. O, to znaczy, że Demon's Souls to lepsze granie niż DS2. Cześć, Jaki. Hello. Wiem, że jesteś bez dźwięku, ale i tak cześć, Jaki. Aha. This is fine. Co za gracz. I tam jeszcze przynajmniej jeden, a nawet dwa. Tak, kurde. Na tarcza. Nice. Bardzo ładnie. Pytanie, czy ich tam jeszcze więcej nie ma?
Albo czy ktoś za rogiem nie będzie mi siedział? God bless, byłem przez chwilę po zakupy, ale zrobiłem sobie herbatę przed wyjściem i teraz mam idealnie do picia. No jak to? Jak to przeczytujemy, że jedyna herbata jak się pije, to od razu zaparzona? Są tacy przy chłopacie, mój ojciec tak robi. Moja matka... kawę tak pije. Moja matka zawsze narzeka, jak ja dostanę tutaj herbatę, żeby się schodziła. No ja też, ja jestem pussy, ja nie mogę bardzo, nie znoszę bardzo gorących rzeczy. Is this what I think it is? Nie, to nie podczas. Już myślałem. Nie. To Link. Czy masz coś ciekawego podczas, dla mnie? Podczas jest w tej grze, ale to nie on. Nie ma ich, na co mnie stać. O Boże, Claymore, ile kosztuje? Holy shit. Decent. Na szczęście. Dzisiaj sobie aż tak nie zasłaniam. A, trzeba do wejść. No dobrze. 3 minuty po zaparzeniu herby, wy psychopaci. Czy ja... Nie, ja po prostu wyciłem, nieważne. Czy ja wyciłem, lej? What? Ja wyciłem, czy to... Nie, niemożliwe. What do you mean? Nie, to jest fogej, nie mogłem maszety. No. O kurwa, ilu ich tu? Moku, nie chcesz może ich jeszcze raz wejść? Może jednak? Nope. Iron keep moment. Okej, czy to jest DS2? Nie. Nie. Znaczy wciąż popełniam błąd, zdaję sobie tego cele. Ale ten smog zaraz tam się wiebie. Prawdopodobnie. Ale nie, HP. Zjedz weeda. Panuje. Dobrze. Au. Boże. Ci już nic mi zadają nieprzyjemnie dużo. Z dobrych wieści są później w tej grze lokacje znacznie lepsze. Ze złych wieści spełniają się też niektóre w tej grze spełniają się też niektóre twoje najczarniejsze przewidywania. To znaczy? Które, na którymś z poprzednich streamów padły. Co masz na myśli? Chcesz spoiler? Zastanawiam się po prostu, o jakich przewidywaniach możesz mówić? O gimmickach lokacji. I wonder where this one is going. Żyjesz. Nie, bo dostanę lepę. O kurwa. Let's go. Zaraz smok mnie spali. A, pierdolę. To jest kurwa chariot, a skorytarz. No. Dobra, żyjesz. Ładuj się do bossa. Czy tam co to jest? Właśnie nie wiem, czy to jest boss, czy Key Diablo. A, nie wiem, czy to nie jest o. Tower Knight. Czy jeszcze nie Tower Knight? Ta szczotka byłaby bardzo fajna, gdyby nie to, że gonią mnie z powietrza. Au. Nigdy. Coś tu jest. Tak, to jest to, to jest dobrze. Kojarzę jakoś, nie wiem czemu nie grałem w Demon's Souls, ale kojarzę wejście do bossa z jakiegoś powodu. Wizualnie. No i mnie gonią, nie? Znaczy pewnie mnie gonią, tylko chwilę im zajęło. Ma chyba 2 na 10 realizację motywu literalnie słuchalne. Mam wrażenie, że to jest problem całego remake'u Demon's Souls, że ta ścieżka jest... zrobiona do bólu, przerobiona na do bólu generic soulsowy soundtrack. A ja nie wiem, ja się nie znam. Wszystko musi być epicką orkiestrą. Pierdolcie się. Najgorsze co z tym zrobili to jest motyw Astrai. Astraja miała piękny motyw w oryginale, a zrobili z niego generic orkiestrę. Oni są mądrzy, oni guardbreakują. Właśnie mi idę. Musiałem zobaczyć, czy jeszcze jeden mnie nie goni. Okej. Okay. Dobry pomysł.
ale... O Boże. Co? Parować? No dobrze. Na razie to muszę użyć na górę, żeby się wyleczyć. Ale to jeszcze nie ta etapa, co działa? Świadomie to powiedziałeś, czy przypadkiem wyszło? Co? Świadomie to powiedziałeś, czy przypadkiem wyszło? No ja, przypadkiem. No okej, okay. Doskonale. A kurwa, on też się leczy? On też ma działa? O Boże. No dobrze. Skoro gramy w prekursora do DF1, to grajmy w niego jak w DF1, I guess. Najgorsze jest to, że to nieironicznie czasami działa. Chyba, że przeciwnik, ma atak, który ignoruje twoje tarcze. Właśnie chciałem powiedzieć, że to wygląda jakby... Tego się nie da? Może musisz to ciachnąć? Nie wiem. Z boku? Nie. To nie są dźwignie, I guess? Może być to po prostu element otoczenia? To tak wygląda, nie chcę marnować wytrzymałości. Bo tam masz zaraz wejście do walki. No, tu jest fog gaty już. Nie wiem, po prostu jak widziałem przeciwników, to chciałem trochę z nimi coś zrobić. A czy to się otwiera? Próbuję wszystko tylko tam swoje za dużo penala. No dobrze. Ale no i to mówicie. O kurwa, duży trochę. No. To jest OG walka, w której gryziesz po kostkach. To przeciętny redniciarz. O Boże. I będą do mnie strzelać, jak rozumiem? Możesz ich wyciąć najpierw. Mocno, po schodkach na górę. Aha. I mocno bym to sugerował. Nie dziwię się. No dobrze. Domyślam się, że te boczne korytarze też trzeba będzie... Monkes? Przychodzicie? On ma pocisk. Tak, on ma. Nawet nie bicie? Kwestionuję, że nie dostałeś. Ale to chyba nie jest wybuchowe. Albo jest... To miałem jebanego palca. Może. Mam flashbacki do innej walki, która działa bardzo podobnie. Do The One Reborn. Nie. Yeah. Okej, to już mi to wziął. Używali tego porównania bardzo często. Czy mogę użyć? Możesz. Dobra, zaczekam aż 6 tym razem. A jeszcze drugiej strony mi zostali. Mhm. Łechnę sobie ziółko. Dobra, jeszcze może to do one, dziękuję. Yep. Tylko różnica jest taka, że w Deadly Game nie mam... najbardziej zabawnej broni na świecie, I guess. Co masz na myśli przez najbardziej zabawny? Mam Blight of Mercy. Jaki miałeś problem z tym bossem z Blight of Mercy? Właśnie nie miałem problemu z tym bossem, tylko wręcz przeciwnie. A. On się tak intensywnie kurwa topił. W pewnym momencie widziałem... Czy to było oskryptowane, czy ja po prostu się tak wpływa dodawałem? Chyba się równały. On mi nie da się wyszkować, a nie da się, dałem się wyzielować. On jest wolniutki. I nie dostaje obrażeń? Do... Kurwa, jeszcze jeden do to! Okej, rozumiem. Tyle samo, po 6 chyba po łokach. Znaczy nie, wydawało mi się, że wszystkich pobiję. I potem nie pytanę. Dobra, już widzę. Tutaj. A nawet więcej niż jeden. A? No tak, nas podeszło po pierwszym. A? Czy mogę podnieść ten? Dziękuję. No dobrze. No i ciachasz po kostkach. O, zaczyna się. Nie lubię tego typu botów, bo chuja widzę.
kiedy on atakuje, w sensie... O, tak, moje ulubione. Dobrze. Chyba ustawić kamerę na słupki, w sensie, że ma chyba punkt na lokal kamery na słupkach. Tak? Nie możesz? Tak? Okay. Czekaj. O, mogę najwyraźniej nie na tą, która dycha. Czy to jest sugestia, że już mam jej nie bić, co? Nie, masz ją bić. To nie mogę jej blokować. To ciekawe. Robię wszystko, co mogę i daj mi loknąć na drugą. Nie wiem, widzę. Albo może mu musisz otworzyć w cudzysłowie obie i on się wtedy podniesie, nie wiem. Spróbuj, czachę z drugą szybkę. Oho. O Jezu, idę. Nic da magę, tak zwana. Nie zdążę, prawda? Ja zdążyłem. To tą prawą ma chyba w całości otwartą, tą lewą jeszcze, nie? O właśnie. Ja się pewnie jakoś niedługo kopytnie. To mnie trafiło? Boże. Au. Nie widzę tych ataków, dlatego nie robię tego typu. To jest... Teraz co kamery tutaj jest całkiem... dziwaczno. Fakt, że tak często jeszcze... ta tarcza nam zasłania. Na pewno nie pomaga. Mam wrażenie, że on jest dosyć. Że on jest dosyć szybki w stosunku do ruchów twojej postaci. I w stosunku do jego rozmiaru. On mnie zabije. Dobra, nie. A tutaj w końcu mi się przemiata lecznica. I nie będę miał w ogóle na drugie podejście. To implikuje, że będziesz potrzebował drugiego podejścia. A widzisz, czemu zadałem do tej pory? Całkiem dużo. Znaczy, jak będziesz gubił trochę jeszcze po skutkach, to jest szansa, że dostaniesz okienko na bicie mu znacznie więcej. Z tego, co wiem o tej walce. Tak, to zajebiście. Bardzo się cieszę w ogóle, że mogę bijeć, kiedy on zabity na traktatu, który jak stoi za nim, to i tak nie trafia. Tak, to jest prawda. Okej, to akurat jakbym oberwał, to byłaby moja wina. O, trochę go pobie. A Boże, oczywiście muszę obie starcze dookoła. O tak. Mate. Aha, to żem go naciachał? Zabrałeś się do tego dosyć późno. Bo... Zatrzymałeś na tarczy. Wiem. Powinno pójść łatwiej. Czy ty blokujesz w tej walce cokolwiek? Nie. Czemu nie trzymasz w dwóch rękach mieczówka? Dobre pytanie. O właśnie. XD. I mean, przewróciła się na ciebie zbroja wielkości dwupiętrowego domu. Czemu miałoby ci to nie zadać obrażeń? Nigdy nie widziałem chyba jego animacji, jak umiera od czekania po kilkach, a nie... Tak? O kurwa.
Te mówiłem przy metach czarnych? Doskonale. A, my święte Boże. Jesteście... Jesteście czołkerami. Co? Jesteście czołkerami. Ech. To nawet nie było 1 HP. No jakieś 60, bo biłeś mu po 20 per hit i potrzebowałeś jakieś, nie wiem, 3 hitów? Biłem po 10 per hit. A, okej. To było w takim razie za 30. Potrzebowałeś jakieś, nie wiem, 3 hitów, mi się wydaje. W ogóle możliwe, że się powtórzę, ale absolutnie nie znoszę designu, w którym nie masz gwarantowanego leczenia. To jest sensowny take. Dlatego też systemu bloodborne'owego nie lubię. Też biorąc pod uwagę zasobność no tak, ale lokacji w Demon's Soulsach, to raczej nie będziesz miał z tym problemu później. No, na tak. Początku trochę możesz mieć. No tak, tylko efektywnie to, jeżeli chcę podchodzić do bossa, to moja biegna ze strony. Ja pewnie nie wiem, co nie wiem. Nie wiem. Gdy za osobą już sobie na cyk... Okej, czyli gra jest po to, bo możesz się nafarmić. Jej, hura, to za design. Właśnie to nie do końca jest kwestia farmienia, tylko... Znaczy no, mówię, to jest po raz kolejny system na zasadzie, że idzie ci źle, to będzie ci szło absolutnie chujowo. Znaczy mam na myśli, że jeżeli zwiedzasz lokację, to zazwyczaj słyszałem opinię, że przy w miarę... Okej, czyli jestem chujowym graczem. To jest jedyne, co chciałem usłyszeć. No. W miarę posuniętym zwiedzaniu nie masz problemu z ilością przedmiotów. No, tak jak widać po moim przykładzie. Rozumiem. Raczej to nie było to. Podkreśliłem nawet, że może to zacząć obowiązywać później niż na samym początku gry. Nie hejcę. A ja hejcę samego siebie. A, to chyba nic nowego. Mówię, najgorsze jest to, że ja teraz nawet do bossa chyba mogę nie dobiec. Jakbym na coś miał narzekać przy Tavernite, to to, że zadawał ci, wydaje mi się... Teraz kamery. Ja biegam z połowu panterza. Więc to też nie jest do końca argument. Zgadujesz, że to jest gra, w której pancerz rzeczywiście ma znaczenie? Jeszcze nie powiedziałem, o co mi chodzi. Ale jeżeli mówisz, że zadaje, to domyślam się, że chodzi o to, ile on mi zadaje, a nie ile ja mu zadaję. Nie do końca. Chciałem powiedzieć, że zadaje ci bardzo nieregularne ilości obrażeń i to mnie trochę dziwiło. Wydawało się, że tym samym atakiem zadawał ci czasem 1/3 HP, a czasem ponad połowę. No, nie jestem pewien, czy to był ten sam atak, albo jakiś counter damage wchodził. Może. Wiem, że counter damage się różni między grami dość mocno. Tak. Bo Bloodborne na przykład potrafiłem dostawać dwa razy tyle obrażeń za to, że byłem za panne rolą. Dwa razy to nie, ale Bloodborne ma chyba 20% dodatkowych? Jeżeli Bloodborne ma 20% dodatkowych, to naprawdę mocno kwestionuje Bloodborne. Dużo więcej dodatkowych. Mam wrażenie, że kiedyś tu googlałem, rozmawiając z kimś. Bo bardzo mi się kojarzy, że wchodziłem na wiki Bloodborne'owe i na jednej tego nie było, i na drugiej to było. I możliwe, że gadałem z Civiciem wtedy o tym. Tak, to by nie miał przedmiotów leczących na bossa, rozumiem? O Boże. Nigdy. Ja już nie chcę grać tego. Reddit twierdzi, że jest to 25%.
Nie za każdym razem teraz musi być 5 km do bossa. Też lubię ten design. Nie będę kłamał. Lubię, kiedy moi bossowie są na końcu lokacji i nie ma skrótów. Albo jeżeli są, to trzeba je znaleźć przez smoka, który zadaje mi 3/4 HP. O chuj, tej kamerze chodzi. Mam dosłownie zdjęty palec całego... No dobra, rozumiem. Rozumiem. A zastanawiałeś, ile masz tych używalnych przedmiotów dusz? Ileś na pewno, ale... Bo podejrzewam, że całkiem sporo możesz mieć. I czy nie mógłbyś sobie z tego wbić paru poziomów? One dają chyba 200. I to potrzebujesz do tych na poziom? Mogę się wrócić na Exosa, ale... Panie, tak nie spodziewam się, żeby dawała jakoś dużo? Nie, bo chciałbym, bym ci zobaczył, czy się pyli w ogóle. Czekaj. Powiedzmy, że użyję wszystkiego. 1600. I kolejny 1600. To jest ile? Zobaczmy. Okej, dzięki. Musisz do niej po schodkach wejść. Wiem, że chciałeś dotknąć stópki, ale... Doskonale. Cały jeden poziom. No tak. Coś pewnie możesz sprzedać. Nie można w tej grze sprzedawać rzeczy. W ogóle? Jesus. Okej. Okay. U niego mam Organized Storage. U niego mam Purchased Item. A nie chcesz spróbować, nie wiem, zdjąć tych rękawiczek i biegać z tym lepszym mieczem? A on będzie wolniejszy i nie jestem pewien, czy to mi na rękę. Nie wiem. Kocham herbatę. Co za cudowny wynalazek. Jaki wynalazek jeszcze raz? A, herbata. Herbata. Znaczy w sumie odkrycie, nie wynalazek. Ja nie wiem, jak możesz się tak nieprecyzyjnie wydarzyć. To prawda. Zdaje się, że jestem z ekspertem tej dziedziny. Czy kamera może przestać mi wariować, jak tylko podejdę do jakiejś przeszkadzajki? Boże. Może masz czułość jakoś popsutą dziwnie? Ja nie trzymam palca w ogóle na prawym analogu. O. Kamera sama to robi, to całkiem nieprzyjemne. Kamera reset? Może? Musisz zmienić? Nie wiem. Zobaczymy, może to pomoże. Tak, to już się na dół schodziło. I on tym razem się ode mnie odczepił. No dobra, może tym razem kundę mnie zabiją. W ogóle ja sobie znam sprawę, że mam czas do piątku na przejście triggera. Tak, I mean, do piątku jest dużo czasu. Wiem, ale jeszcze w międzyczasie powinienem coś tam napisać. A, halo? Chciałem, halo? Ale już zacząłem dzisiaj, zaplanowałem sobie cały rozdział i zacząłem pisać, więc może coś z tego będzie. A tym razem się we dwa rzuciły, doskonale. Weed. Jeszcze ich tu więcej jest? Nie. Było 5 chyba. 1, 2, 2.
Chyba tak. Znaczy to w jakiej kolejności one wyskakiwały, to zależy od tego. Tak, to takie ostatnio wyrobiłeś. Tak. A to było NPS, to NPS nie chciałem iść. To się wychodziło. Kurde, przez to co się ostatnio wydarzyło, boję się przebiegać trochę? No, ja też bym się bał. A jednocześnie mam wrażenie, że jeżeli nie przebiegnę, to smok mnie zabije. No jak nie smok, to ci koledzy. Jeżeli teraz smok mnie spali, to wyłączam tego. Jak tylko uprzedzam lojalnie. I jakie plany masz na wtedy? Jeszcze nie wiem. Czy masz? Proszę. Okej. A, ja przed nim się przebiegnę, no dobrze. Boże! I co, proszę teraz, no będę musiał ten kolegów zabijać. Umrę od tego ataku? Nie. Jestem bardzo optymistyczny, nie powiem. Tak, wszedłeś z dużą pewnością siebie do tej walki. A, bo oni przeżywają jednego hita, to wiele wyjaśnia. O, tak. Żeby było zabawniej, dwuręczny heavy dodaje mniej niż jednoręczny heavy. I chyba tego nie rozumiem. Może dwuręczne... jakoś musisz potrzymać, ładować, nie wiem. O Boże! A, tutaj nie było tego. Okej, rozumiem. A, jeszcze żyję od kurwytyny. Proszę, daj mi przebiec. Zrobiłeś dokładnie to samo, dokładnie w tym samym miejscu. Nie wykluczam, bo chciałem się blokować, żeby móc bezpiecznie zaatakować. I najwyraźniej potem odaw mi lokowało na tego, na Tower Knight albo też. A, może masz tego? Ta. Może masz autolokon włączony? Chyba mam. Boże, nigdy nie gram z autolokonem wtedy. Dobra, to chyba wszystko. No dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Au. Okej. Masz całkiem mało tego leczonka. No mówiłem! A nie myślałem, że aż tak mało. No ja dużo zdecydowałem większość tego, co miałem. Cóż ci mogę powiedzieć? Kiedy jeszcze wiem? Opłynowo. O tak, wszystko widzę. Chcemy, żeby on wyszedł pod tej pod ścianę. A jednocześnie mam wrażenie, że jeżeli on będzie ode mnie to jako to, że mnie tym ścignie paskudnym. Nie dostanę. Okej. Spodziewałem się, że ten dostanie. A że ty mnie dostanie. Swoją drogą bawi mnie, że to Crescent Moon Grass to po prostu liściem lata. Au.
się na łeb stopić. Okej. Okay. Żyjesz? Znaczy już teraz nie, ale... Oma. Każda walka jest wygrywalna, dopóki nie znajdziesz się z powrotem w... checkpointie. Doskonale. Kolejcie nam. Godle. Myślałem, powiedziałem doskonale, bo myślałem, że ci się ułożył tak, że nie będziesz mógł tarczy obiec. Ja też tak myślałem. Dlatego też chciałbym, żeby teraz wyszedł pod tego. Nie ma jak w tym. A, rozumiem, rozumiem. Chciałbym, żeby on nie siedział pod ścianą. Ale jak tylko spróbuję go wyciągnąć, to on skakuje z powrotem pod ścianę. Albo mnie blokuje tarczą. Bo to pizda, musisz go pompować. Au. To jest tak zwany Wallflower. Nie wejdzie. Prawdopodobnie. Ale teraz już mam wystarczająco miejsca. Tak? To zajebiście. Nie, nie mogłem stamtąd wyjść. Niedobrze. Boże. A, że mu zdążył wbić się bardziej? No cytując Shina, pada mi na łeb 10 tysięcy ton stali, czemu mam się dziwić, że nie mogę? Ja chodziło mi, że czemu się dziwisz, że ten, że skacząc ci zadał obrażenia? Nie, ja się wtedy dziwiłem, że on wpadając na mnie, to do mnie obrażenia. A, że się tak, że się przewracając, że nie skacząc, tak. No to jest to, co Stavik mówi. Nie, chodziło o to, że się zaklinowałeś pomiędzy nogami. Ale fajnie. Tak, fajnie. Ej, pokroczu dostał więcej. Już ty chciałem powiedzieć, że możesz mu fajnie uczyć. Czy mogę się ruszyć dzisiaj? Nie? No dobrze. Szkoda jeszcze, że ten ostatni hit mnie nie zabił. To był... To, że to cię przesunęło, to był... Particularly... DS1 moment. DS1 ma sporo takich ataków, które nawet jak leżysz na ziemi, to cię przesuwają. Au. Najgorsze to, że jestem potencjalnie na hita w tej chwili. No dobrze. Mam nieodparte wrażenie, że Lokon by ci bardzo pomógł w tej walce. Chociaż mogę pierdolić głupoty oczywiście. Nie umiem walczyć do żenim botami mają Lokona. Okej. Okay. Myślałem, że się przywraca. Nie, staminę.
Aha. Let's go. Windows. Yes. Decente. Co za gracz. Nie powiem, było to niezmiernie frustrujące doświadczenie. Nie przejdę dalej, rozumiem. Musisz chyba skorzystać z ogniska najpierw. Rozumiem. Arkstone. Ja go dostanę w końcu, czy nie? Patrz, Arkstone. Tak, i chyba musisz wrócić do Nexus. I tak chcę wrócić do Nexus. No. Jeszcze do końca nie wiem, co chcę zrobić ten Nexus i to jest ten problem. Obkupić się przedmioty leczące i wtedy? Prawdopodobnie. Ta? Nie kosztują dużo przynajmniej. Tak? No. To idziemy, kosztują te BH. Jak na to, że chcę też poziomy. Gdzie ona jest? Tam jest. Endurance, endurance. Jeszcze nie. Zgaduję, że wciąż nie mogę dołożyć zbroi na pewno, nie hełmu też nie. Buster Sword wciąż nie, doskonale. Chyba, że dajmy Providential Ring? Czy on... Okay. Nie, nawet to nie. Co ciekawe, bo pokazuje, że on waży, a jak zdejmuje, to nie wpada mi waga. Nie rozumiem. Fifth Ring jest całkiem broken, podobno, tak ludzie twierdzą. Microhelder Hemi, mogę spróbować. Na pewno chizujesz nim okropnie jednego z bossów. Tyle ci mogę zagwarantować. Wiem, którego. Mhm. Znaczy inaczej, wiem jaki jest gimmick tego bossa, ale nie wiem dokładnie, który to jest, tak powiem. Jak się, wiesz jak się nazywa? Nie pamiętam właśnie jak się nazywał, ale wiem o kogo chodzi. The Old Hero chyba. Only those who have slain Arc Demon may pass beyond this point. Czyli jak rozumiem, że jeżeli chodzi o świat pierwszy, to koniec? Takie zapytanie? Chyba. Bo nie widzę z bardzo innej drogi tutaj dalej. No, czyli musisz związać dwójki, trójki, czwórki chyba. Bo tutaj chyba nie było nic więcej specjalnie do znalezienia. No dobrze. Nie, ale może to oznacza, że tym razem będę mógł przejść przez pozostałe Arkstone, bo wcześniej mi nie dawali. Chyba już po jeden mogłeś. Arkstone of the Digger King. Było blisko. Z twardym D na początku. D jak dick. Pamiętam jak się uczyłem o historii Wielkiej Brytanii w liceum. Mieliśmy jakiś temat na historii z tego. I padło tam, że... Czy już na studiach? Nie, to było na studiach, bo to był... To były czasy... czasy... tego zabójstwa George'a Floyda. I pamiętam, że mieliśmy mniej więcej w tym samym czasie właśnie jakiś epizod na historii prawa o Wielkiej Brytanii. I na wykładzie padło, że jak działania w tym czasie podejmowali radykalni digerzy. I mój przyjaciel się do mnie odwrócił i powiedział, a teraz działania podejmują i nie będę tak kontynuować, ale... Oh my, cześć dobra. Było to całkiem zabawne, że teraz działania podejmują radykalni mieszkańcy Paryża. Hearthstone Shard, Hearthstone, chyba. God bless, nadewnictwo. To jest gdzie był Kanye West? To jest kolejny wspaniały
system rozwoju broni. Tak. Jest jakieś tam Bladestone'y są. O Boże. Moja największa słabość mnie właśnie spotkała. Mogę iść w trzy różne strony. O nie. Bo mogę iść tutaj, no, mogę iść za tamtym chłopem do budyneczku, mogę tutaj spać przepaść, ale tego nie liczę. Tutaj chyba daleko nie pójdę, z tego co widzę. Zostały ci dwie strony w takim razie. Yep. A tutaj też nie wiem, czy chyba nie była tylko ta winda zepsuta. Tak, to też była tylko winda zepsuta. Widzisz, problem się rozwiązał. Yep, dobrze, poszedłem w tę stronę, najpierw I guess, a nie, ważne, mogę tutaj iść na dół. O nie. A nie, tu znowu zacząłem. A okej. Okay. Wszystkie moje problemy zostały rozwiązane. Piękne. No jestem mniej suspectable. O, zajebiście. Suspectable? What? Susceptible. Znaczy ja znam to słowo, tylko urzekła mnie twoja wymowa. Że następny przeciwnik jest suspektowy. Nie, bo z jakiegoś powodu byłem przekonany, że to się pisze susceptible, a nie susceptible. Au. Susceptible. Sticky white slime, o. Było gorzej, bo w oryginale to było sticky white stuff po prostu. Slime wcale nie jest dużo lepszy pod tym względem. No, ale jest trochę chociaż. Dobra, tu można wyjść. Sticky white stuff to była przesada. To są strasznie dziwne windy, bo to tak z boku. Nie zdziwię się, że jej będzie jakiś mechanizm, który odblokuje. I ona. To jest niezerowa szansa, biorąc pod uwagę, że wychodzisz tutaj na platformę. I pewnie potem po prostu będzie ten. Będzie możliwość spadania na nie. Jak w najlepszej lokacji w DS1. Hello. O kurwa, ten bardzo za mało. Czy nie jest świadomy chiński cenzury Tokyo Ghoula? To chyba, znaczy nie jestem świadomy konkretnie Tokyo Ghoula, ale zakładam, że to jest na tej samej formule, czyli że krew jest biała. Krew jest biała, szkielety nie istnieją. Że szkielety nie istnieją, to wiem, bo przecież Lola cenzurują. Kartusi? Mają inne splasze i tak dalej. Fresh ma przecież inne splasze. Tak, no to jestem świadomy, wiem jak to wygląda i widywałem obrazki, gdzie postacie leżą w wielkiej kałuży białej cieczy. I'm so fucked up. Wszystko było interesujące. O, doskonale. Nigdy nie byłem into Tokyo Ghoul. Ja też jakoś ten fenomen akurat mnie ominął. Zresztą ja ogólnie nawet jak byłem edgy dzieciakiem, to nie byłem tak edgy. No ogólnie mam wrażenie, że bardzo dużo jakichś takich popularnych shonenowych rzeczy mnie ominęło. Ja słuchałem dużo edgy muzyki, ale nie oglądałem dużo edgy rzeczy. Nie oglądałeś chiński bajek, kropka? Oglądałem. Oglądałem znacznie więcej niż oglądam teraz. Nie jest to wielkie osiągnięcie? Tak, no wiem, poprzeczka nie jest wysoko, ale... Hold up. Jeden z powiedzów Tokyo Ghoula to Unravel. Współczuję, tragiczny jest ten opinię. A, czyli... To też jest opinia, której nikt kurwa nie podziela na świecie, ale nienawidzę tej piosenki. Dziś dowiedziałem się, że oni są dużo bardziej podatni na pchnie. Ale mnie to żało, holy fuck. No. I can. Ty kurwa grasz w Punch-Outa. Dopiero co grałem w Punch-Outa wczoraj. Nie potrzebuję jeszcze dzisiaj. Faker, what was that? Jebany 3D Brawler prześladuje mnie nawet w Demon's Souls'ach. Jeżeli mi powiesz, że lubisz tylko pani, nie słuchałem. Nie, kompletnie nie wiem nic o Tokyo Ghoulu, poza tym, że nienawidzę Unravel, nie? Nie Unravel. O kurwa. Jak dużo szadów. No. No jesteś w kopalni, bądź co bądź. Ej, bo zaraz jeszcze wyjdzie na to, że... O kurwa. Boga. Oh boy. O Boże. O lala. Ja jestem martwy też. Jestem nie tylko kopalni, ale jestem też kurwa martwy.
Ale cię próbował ten, próbował cię wykajtować, nie bandy. Ta unravel mo. XD. myślałem po cichu, że jestem bezpieczny. Ja myślałem, że on, wiesz co, ten mącz, dokładnie właśnie taki. Myślałem, że on do ciebie podbiegł tak, że podbieg i dopiero będzie atakował, a nie, że to ci zada już obrażenia i... Nie, ona atakuje tutaj takim doskokiem, tak. To akurat to... Będzie tak, tak po prostu jednym ząbkiem cię za rękaw. Aha. Nie, to akurat tak, nie jest dla mnie jakieś wielkie zdziwienie, biorąc pod uwagę, że widziałem, jak one atakują. Dobrze, nie? Nigdy. Właśnie, co robią tak szybki? Ja to nazywam szybka inet, jeżeli jest to sticky waistline, aha, czas. Tak. Enhance XD, jak to sporo osób się znamy mówi. A tam jest... było enchant? Tak. Czy... Znaczy... Okay. Tak w sumie a propos tych rozmów, które mieliśmy na ostatnim streamie, że ten, że... O, to też jest rzecz. Tak, że to jest też bardzo często mylone. Pamiętam, że kiedyś mi mówiłeś, że tego nie lubisz. A ja nie powiedziałem tego, co mi się przypomniało, bo byliśmy już poza anteną. Ale ten przykład na słowo, którego mi... którego nie mogłem sobie przypomnieć, które ma inne znaczenie po polsku i po angielsku i ludzie stracili głowę kompletnie. Zrobiłem tą kartę z angielskiego, swoją drogą, przepraszam. Ale to było content versus content. Au, au. Ja teraz tutaj już nie odzyskam. Czego też nie wiem. Po polsku content to jest ukontentowany, czyli zadowolony, a content to będzie nie no, treść. Nie no, obecnie to też się zgadza, bo jak oglądasz content, to jesteś content. Nie zawsze jak oglądam content, to jestem content. Wiem, ja też. Boję się tego, co słyszę, ale ja sobie... słyszałem w życiu jedną piosenkę, podobała mi się i nie robiłem nic więcej. Głupie pytanie. Ale ja w ogóle wypadłem z mety anime openingowej chyba z 6-7 lat temu, więc trudno mi się... Część problemów z kundlami rozwiązana, ale tylko część. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o openingi anime, to często mam tak, że ich po prostu nie oglądam. Anime Music Quiz znam doskonale. Ja się zatrzymałem gdzieś na 2016, jeżeli o openingi anime chodzi. I od tego czasu jedyne co kojarzę praktycznie z nowych rzeczy to openingi JoJo, które były świetne. Obydwa. O, ile najlepsze openingi, o, najlepsza muzyka. Nie słyszałem, więc nic nie mówię. Widzę bardzo dużo hype'u na to i tam... Tam nie jestem w gronie ludzi, którzy twierdzą, że to najlepsze co spotkało świat w ciągu ostatniej dekady. Nie będę mówił, że jest złe, ale też nie jest jakieś bardzo wybitne. Jesteś przyzwyczajony po grach do tego, że każda gra, w którą grasz, ma wybitny soundtrack i... Trochę tak. Nie, no też nie każda. No, przekonamy się za półtora tygodnia, jak puścisz soundtrack z DS2. What? No, że nie każda gra, w którą grasz, ma wybitny soundtrack. Album se tu skoczył. Ja niestety nie mogę się wypowiadać o anime openingach młodszych niż moje... Nawet powiedzmy, że liceum wtedy jeszcze jakoś śledziłem w miarę samą muzykę, bo już wtedy oglądałem mniej. Czyli to będzie 2000, do 2018. O, czemu bijesz lewiciowo? Bo on mnie rzuca fireballami, proste. Taki ma ładny kapelusik, zobacz. Dzień dobry, pewnie na klatce mówi. Nie nienawidzi kobiet. On wyglądał jak ten, który napuścił na mnie Talent Knighta, za to go nienawidzę. Jest sporo takich w Demon's Soulsach. Będę nienawidził każdego z nich za to?
jeden ginie w bardzo spektakularny sposób w cutscence, żeby ci zademonstrować, co robi boss. I uważam, że to piękne. Olala, to nie było piękne. Jestem na spin zrobił. Jestem na dobrej drodze, żeby się wrócić do Nexosadka po to, żeby zobaczyć, czy mogę sobie blanki ulepszyć. Ale co najpierw będę chciał jakiś pocik odblokować. Albo kolejne... O kurde. Albo kolejne ognisko, aczkolwiek domyślam się, że te ogniska są po bossach praktycznie. Chyba ja. O, idę. O, ale ci tam. No dobrze, rozumiem. Siup, zostało zrobione. Czy ten drugi kolega też to jest? To oczywiście. Najgorsze jest to, że te kilofy mają dość spory stamina damage. Zasięg? Nie, stamina damage na tarczy, więc nie mogę za bardzo po prostu ich... Okay. Rozumiem. Jak... POV boczne uliczki łodzi po 22. Chodzą was kilofami? Myślałem, że to na Śląsku bardziej. Nie, ale twarze z kibiców są podobne. A to, to akurat nie jest jakieś wielkie dziwienie? Trochę. Powiem tak, jak na to, co było mówione, to jest póki co zaskakująco mało przedmiotów leśniczych. Bo to nie jest tak, że ja tych małych zielonych używam bardzo dużo. Mhm. A, któż to? A Boże, on nie będzie stamtąd strzelał, prawda? Wzrok tęskniący zaraz za mną, tak. A, w którą stronę? Ja zwykłem mówić, że na takie... osobniki, że to wody umysłu niezmącone myślą. A ja po prostu mówię do nich po imieniu. Nie wiem, KW. Aczkolwiek biorąc pod uwagę... Igda. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. Jumpscare. Jeszcze brakuje mi tylko, żeby teraz tutaj każulowo zaczął do mnie strzelać. O, doskonale. Ech. No dobrze. Komedia sytuacyjna. Nigdy? Chciałem zalewać się drugą scenę. Jak to użyję przymiotu leśniczego do Cypher Airbola? Ja. Nie. Czyli po prostu odpalił King Crimson na chwilę. Epitaf w zasadzie. Bo to chyba epitaf było od pokazywania przyszłości. Polipka, czy to matko jebce jajo nawiązanie? Tak. Matko jeba nie duże nawiązanie. I can see the future. O, fajnie, że pokazuję to tutaj. Tak, cynoberowy baron, tak. No dobrze, a jaki skrót do ogniska, albo coś? Czy wymagam dzisiaj za dużo? No. Jezu, nie chciałem! Myślałem, że już drugi zwykły heavy mi wejdzie. Bo oni tu podatni na pchnięcia i dlatego tu boję używać tych heavyków. Czy Michał po zjedzeniu 60 samemu to heavyk? Wyjątkowo niskie, przepraszam. A czy Michał po jakichś 10 głębszych to też heavyk? Dobra. A mam tu zerko w lodówce, które myślę, że zostanie dzisiaj wydobyte. Cześć Luna, przepraszam. Byłem odrobinę skupiony na tym, żeby nie umrzeć. A ja mam grę na full screenie i przepraszam najmocniej, hello. Powinieneś widzieć też czat chyba? Widzę, ale jakoś mam wbity wzrok w twoją postać. Widzisz go tak samo jak ja, by the way, bo ja mówię, tak jak mówiłem wcześniej, nie mam czatu z OBS-a włączonego. Kurwa, grasz na Streamlapsach z jakiegoś powodu. Bo inaczej musiałbym siedzieć obrócony do telewizora i byłoby mnie gorzej słychać. Względnie nawet...
Nie jestem nawet pewien, czy ja mogę. O Boże. Dobra, tak. Względnie musiałbym. No Boże, nie chciałem tego używać. Musiałbym jakoś bardzo mocno się zgrzebać. Ja nie jestem pewien, czy ja, jak mam podłączoną konsolę, to czy mogę mieć obraz z tym konsoli na telewizorze. A, okej. Więc wybrałem jedyną opcję, która mi wiem, że działa, tak powiem. I see. A jeżeli gram na streamlapsach, to też w takiej formie, w jakiej teraz, to nie mam w ogóle delaya. Mhm. O, chyba same shedstone, God bless. Delay mi się będzie. Słowo delay mi się będzie zawsze już kojarzyć z F10 i z tym, jak bardzo fajną rzeczą był delay w tej grze. I wiem, że jak w 2038 odpalę pierwszą część Trailsów, którą mam, to pewnie też będę lubił delay. Chyba dopiero w tym, chyba dopiero w Cold Steelach delay był bardzo song. A, to nie doświadczę. To nie doświadczy delaya w takim razie. Nie starczyło syropu konowego na wszystkie naleśniki? Podobno są ludzie, którzy rozróżniają naleśniki i pancake'i jako jedne jako te zwykłe cienkie, drugie jako amerykańskie i strzelałbym do tych ludzi. Wrażenie, że właśnie chcesz strzelać do Luny? Wiem, oczywiście memuję z tym, że strzelałbym do tych ludzi, ale bardzo nie lubię tego podziału. Strasznie dziwnie mi to brzmi. Ja też nie jestem wielkim zwolennikiem, nie będę kłamał. Czyli co teraz na górę? Tutaj! No ja to mi w ogóle cokolwiek daje. A, tu mogę przejść, okej. Okay. To nie są groźby karalne, bo nie grożę nikomu. A, to nie, fogata. Nie mówię nikomu, że... Czy... Wprost, nie jest to adresowane do kogokolwiek. Chyba, że to jest Foggate Bad Bossa? Halo? Ktoś mnie... A, to chyba jakaś salamandra po prostu. Naleśniki na słono. Ja w ogóle naleśniki na wytrawnie są fajną rzeczą. Ja bardzo, bardzo lubię, skojarzycie pewnie nazwę sieciówki, bo to chyba jest na całą Polskę rozciągnięte, manekin, gdzie manekina kojarzę. No, są giga dobre naleśniki w giga ludzkich cenach i jeszcze nigdy z łódzkiego manekina nie wyszedłem niezadowolony, a jadłem tam od takich deserowych, skrajnie słodkich do wytrawnych, jakichś najróżniejszych z mięsem, z serem żółtym i tak dalej. Pierogi. Czy to nie są groźby karalne, jeżeli nie grozisz sobie? No wiem, właśnie to powiedziałem. Pierogi ludzkie tylko w formie naleśnika. To brzmi co najmniej dziwnie. Raczej to coś jest, czy tu na dole są rzeczy? Na dole są rzeczy. O, ale fajnie. Powinienem się był tego spodziewać, że kolejne mi nawet spadną. Było tu zbyt łatwo i przyjemnie. To znaczy, ja nie przeczę, że to są dwie różne rzeczy i że się robi je z dwóch różnych przepisów. Po prostu nie lubię nie lubię mówić, nie lubię nazwy pancake. No! O kurwie mnie. Znaczy nie wiem, moim zdaniem po prostu... Używanie angielskich słów tam, gdzie polskie jest odpowiednie, to jest problem. Potwierdzam. Gdzie nie uważam, że jest konieczność rozróżnienia tego w ten sposób, że jedno to... Można powiedzieć, że to jest po prostu naleśnik jakiś, a nie, że pancake. Po prostu powiedz naleśnik amerykański, kurwa, bo to tym dokładnie to jest, a nie chociażby pancake. Tak o. To jest, to pamiętam, jak ludzie się dziwili, że jak można jeść platki na spawna. Można powiedzieć, że jest to naleśnik rodzaju pancake. No to wciąż mnie trochę boli.
to jest troszkę redundant. Ale kurczę, zapomniałem tak? Bo... Popełniłem błąd. Błędy mogły zostać popełnione. Mogły. Nigdy. O Jezu, ty ich jednym pewnie nie zabijasz. Szatan? Placki w sensie ziemniaczane czy jak? Tak, ziemniaczane. Czekaj, że ty je jesz na słono? Na, czy na słodko? Na słono. Okej. Okay. Cebulka, kiełbasa. O, okej, okay, to ciekawe. Redundantny. To jest jak powiesz dwa razy to samo, na przykład innymi słowami, tak jak właśnie powiesz, że nie pancake, a naleśnik typu pancake, to jest redundant. Nie rozumiem, hejty, ja po prostu nie lubię kiedy używa się niepotrzebnie angielskich hejtów. To tylko i wyłącznie o to chodzi. Mamy sporo określeń, które wiemy, że po polskim pasują i nie trzeba się zapożyczać. Tak, ja po prostu teraz zapomniałem polskiego odpowiednika tego słowa. Ale jak wszyscy wiemy, polska języka, zła języka, więc nie wolno, to był błąd, nie na staminę. Czy jest polski odpowiednik na redundant? No właśnie, próbuję sobie przypomnieć jakieś sensowne tłumaczenie tego. A ja raczej też nie jestem pewien, czy się uciekam do słownika mimo wszystko. Ciekawości. Jestem pewien, że nikt mnie nie zabije tylko dlatego, że odpalę na chwilę operę. I moje 50 tysięcy zakładek. Redundant. Oskrędny, zbyteczny. No w sumie zbyteczne jest takie względne. Ale tu był kolega. I on nie sugeruje. Od jednego kick. O Boże. Populi mi zaraz. Z tym jak nikt nie trafiam. Sylwia ostatnio ma good stock mob. Czemu ja obrywałem od tego? Pomimo że trzymałem tarczę? Bąk. Au. Skończyła mi się stamina. Tak mi IDK wygodniej i tyle. Doskonale. Nie, ja się łapię na tym, że zapominam często polskich słów, których nie używam na co dzień, bo ja przestawił mi się mózg parę lat temu, że ja myślę po angielsku. Mhm. Mnie to przeraża. Znam uczyć. Wiesz, znaczy, że tobie to jeszcze nie powinno jakoś turbo przeszkadzać, bo ty faktycznie pracujesz z językiem, a ja znaczy... nie mogę praktycznie używać angielskiego w zawodowym życiu. A, w tym sensie, okej. Na przykład, więc ty zawodowo przecież pracujesz z angielskim. Ja kompletnie, ja wręcz nie mogę. Mhm. Jest to czasami problematyczne. Czasami. Że bardzo chcę coś powiedzieć i nie mogę w głowie słowa znaleźć, bo muszę powiedzieć mojemu mózgowi, że ej, przestawiamy się na polski teraz chwilowo. Mhm. Frustrujące. Czekaj, gdzie ja straciłem swoje dusze? Tutaj na górze gdzieś był jakiś taki mały, śmieszny pokoik. Tylko tym razem może zajść to dobrze. Bo moje dusze leżą tu i ja je tylko zgarnę i wyjdę. Mhm. O, jaka ładna lawa. Czy to item keep? Opływa, ale daje po oczach. Holy fuck. Nie jest to poziom DS1. Boję się, że ale oni mają żarzące się brońki. Okej, stagerują od hita. Okej, da się. Miałem sensownie z nimi robić. Jest jednak wow. No, na nich się to nie krzywdzi. Chyba. Boże, słodzisz herbatę. Yeah.
Mnie jeszcze nie skrzywdzi jej zasłodzenie herbaty. Bo liczę, że będę miał gdzie spać w majówkę. Słuchaj, będzie ciepło, balkon będzie otwarty. Co taka? Kawę sobie możesz schodzić, nie mam z tym... A co z tobą? Z tym jest wszystko w porządku. Ja nie pijam kawy w ogóle, więc... Nie ma problemu. Boże święty, przeraża mnie, ile ja znalazłem tej pory szardów. Sharpstone, Greatstone, Hardstone, Harshstone. Chuja. czy istnieje świat, w którym to jest krócik? Na pewno. Świat istnieje, ale czy my jesteśmy w tym świecie? Właśnie, dokładnie. Na pewno istnieje. Pytanie, czy nie jest to równoległy, ale chyba tu będzie winda, no bo jesteś dosłownie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że jesteś na tym, na... Hearthstone na smartfony. Że jesteś nad początkiem lokacji. Teraz pytanie, czy ja chcę się stąd cofnąć, czy ja nie chcę się stąd cofnąć? Możesz chyba jeden poziom wbić. Jeden poziom, mogę zobaczyć potencjalnie, czy ten... Czy przypadkiem nie mogę w tej chwili ulepszyć dla niej? Imbi for zjadę gdzieś ten nic. Zjechałeś za daleko. Ej, to jest kawa. No. I on w oryginalnych Demon's Soulsach miał bardzo śmieszną kwestię, bardzo śmiesznie zagraną kwestię. Pokaż mi swoją stal, o, teraz czat mi to odmiany zesłania, doskonale. A czat cię zesłania? Bo... Tylko obraz mieczywka. A tej nie ma? A, okej. Okay. Dajcie. Mam dużo headstone shardów. Ja zastanawiam się, czy chcę long sarda, czy może jednak próbować z tym bastardem? No, chciałeś na poprzednim z tym bastardem próbować. Tylko no właśnie problem jest tego typu, że boi się, że on będzie wolny. I on nie ma teraz ataku żadnego. No toś weź go do rączki i się nim pomachaj. Zobaczysz mu wstyd i będziesz wiedział. No bo czekaj, pomijam tego fatala na chwilę. No. Trochę wolny. Taki greatswordowy, no ta gra jest wolna. Wiem. Masz pionowe, więc... No dla porównania ten atakuje zauważalnie szybciej i dlatego się boję trochę. Już nie polecaj mi Polsat Games, kiedy streamowałem League of Legends. Generalnie nie polecaj Polsat Games, kropka. No i właśnie z tego powodu, który Sevik napisał. Wydaje mi się, że ten, że mam na tyle dużo, żeby mu sobie przyjść na plus 3 obiebranie. Powiem więcej, mogę z tego to widzę też na plus 4. O Boże, na plus 4. Dobra, chyba już się zmusiłem do tego, żeby używać tych longswordów. O, no to biegałem sobie z longswordem. Tylko teraz pytanie za 100 punktów. Co by to infio ze śmieszne? Bo chciałbym mieć to napisane. Nie mam zielonego pojęcia, ale mogę ci sprawdzić. A pod jaki build chcesz iść? Dragon do... A, Dragon to jest po prostu, że Fire. Dobra. Crashing to jest Hiding. Pewnie z siły, no. No i zwykłe. Quality pewnie jest pół na pół. Tak. Normalnie jest DE. Quality jest DD. Na razie mam za mało startu, więc mogę po prostu ulepszyć na plus 4. Wydaje mi się, że to na jasno nie jest, co mogę zrobić. Powiem więcej, mogę na plus 5. Albo i nie mogę? Czego im brakuje? A, bo required 3, okej. Okay. Mam 2. Nieważne. A i tak, broń plus 4 to już spore upgrade. Porównanie tego, że biegałem na plus 1. O mój Boże, ale upset Viewmasters, holy fuck. Upset Viewmasters? Co się staczą? Nie ten. Mistrzowie Turcji odpadli w grupach. Ja pierdolę. Ajej. Z czego się nie spodziewałem? Znaczy,
no, była trochę grupa śmierci, bo była tak, Akademia nie? BDS, druga drużyna z Arabskiej Ligi, druga drużyna z Hiszpanii i pierwsza z Turcji. To jest trochę grupa śmierci, ale i tak, że oni... Jesus. Czy ja? Że już odpadli, a jeszcze mają dwie gry, do... jedną grę do zagrania. Okej, mam dużo do wiedzenia, więc chyba rzeczywiście wiedzę. Czekam się na powodzenie w nauce. Bajo. Dobra, tylko teraz pytanie za 100 punktów. Czy ja chcę się obkupić, czy ja chcę wydać na te, na poziomy? Może zrobię takich zazwyczaj robię, czyli że wiem wszystko. Wydam poziomy tyle, ile mogę i to, co zostanie, wydam na te. Na... przedmioty leczące. Pamiętam, że Bloodborne nie tak robiłem. Ubrałbyś się, cześć, okej. Właśnie próbuję się ubrać, ale trochę mi nie wychodzi. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Czy już mogę się ubrać? Zobaczmy. 53, nie. Jeszcze przez dłuższą chwilę nie będę mógł się ubrać ewidentnie. Nie, ten Arkstone. Ten Arkstone. No dobrze, to teraz tylko pamiętać, w którą stronę ja muszę zejść. A, chyba w to. No dobrze. Jakiego wyboru chyba nie masz? No właśnie, to samym. Jak były te smoki obok nas... Oj, tak, tak. Bój się do tych smoków, to jest ostatnia rzecz, na której mi zależy. Nie chciałem powiedzieć, że tam się chyba nie wybierasz w najbliższym czasie. Zauważalnie więcej zadaje, nie powiem. Kto by pomyślał, wiem. To nie? Brajna po 4 i nagle więcej zadaje? O. Godless. To był bardzo intensywny design rodem z Lost. To? A, okej. Okay. Trochę mnie od tyłu wzięto. Tak, przebiegłeś się. Myślałem, że oni nie zostawią. Biorąc pod uwagę, że trochę mnie olewali. Co ty pijesz? Hmm? Co ty pijesz? Kole? Jezu, wiesz co, tak światło pada, że wyglądało jakbyś miał taką bardzo jasną zawartość kubka i... Mam biały kubek. A, okej. Okay. Byłem święcie przekonany, że ty po prostu wziąłeś jakieś pół litra mleka i tak sobie wiesz. Nie, nie. Spójrz, to jest mój cały kubek. A, okej, okay, jasne. Pomijając to, że trochę ucinę przez tę kamerkę działa. Czysto mi się tak wydawało. A ten generalnie kubek jest cały biały. No tak, tak, jasne. Święcie przekonany, że po prostu one-shotujesz butelkę mleka. Nie, nie, nie. Ja z mlekiem mam ten problem, że nie... Jak piję mleko, to jestem natychmiast bardziej spaniany, więc... mija mi się to celem. Ja w ogóle nie, ja nie mogę mleka, więc nie wiem, nie... Jest mi to obce i zawsze jak widzę, jak ktoś ma... Znam ludzi, którzy po prostu piją, trzymają, wiesz, butle mleka w lodowie i po prostu... Znaczy ja potrafię wypić samo mleko, ale... Ale tak rzadko to robię. Zimne, to... zimne jest najlepsze. No ja wiem. Jestem dosłownie zaprzeczeniem nawyków żywieniowych Shina. No, pijesz dużo słodkich napojów, ja wcale. Słodzisz herbatę, ja nie. Hejcisz sushi? Nie, hejcę sushi, tylko nie spodobało mi się sushi, które zostało mi zrobione za pierwszym razem, jak... No, właśnie sobie tak samo wpisane. Dużo. Ja po prostu jestem waszym... tam... Jestem... Jak to się nazywało? Zaprzeczeniem, antytezą? T-
Tak, ale chodziło mi o jak jest, wiesz, ten trop w fikcji, że... I am the shadow, the truth tells. Tak, z innego, wiesz, antyteza z innego wymiaru. No, ale to prawda, że tam... Zresztą, jak... A propos tego, co mówiłeś o sushi, to... Ja tu spadnę, jak przejdę, prawda? Jest szansa. Możemy się zgodzić co do jednego tekane green tea cytrynowa jest the goat. Tak, zdecydowanie. Tekane zielona cytrynowa jest goat. Właśnie byłem uzupełnić zapas. Opływa, opływa. Przed niego mówiąc. Widziałem, że kamyk leci i takie o no 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 no. Co kolejne pudła dorzuciłem na ten, na półkę. No tak, przed majową zrobimy zakupy. Ops. Myślę, że możemy. Myślę, że mogę po prostu. Jak będę w Płocku, to mogę po prostu we wtorek wieczorem zrobić zakupy jakieś. Kupić za 3 pudła tej herbaty. No to wiesz co, Jolo? To nie powinno. Doskonale. Zastanawiam się, czy tam się da. Pewnie z góry się spada, tak? Pewnie tak. Może ja nie będę. Ja wiem, że ja nie będę nic mówił. Zacząłem mówić, że to nie powinno się. A. A hell. Jogę twierdzę. Gdzieś pewnie wyskoczyć się. Bardzo chętnie. Ja będę dopiero we wtorek wieczorem pewnie w Płocku. To! Mnie trafiło. Tak. Kwestionuję. Czy przy okazji może jakieś. No właśnie, kur. O jakich tak mówisz, żeby kupić na majówkę? Pojadów. No. Czy chcesz opierdolić po prostu wieczorem na pojadów? Kolację? Jakby coś, to ja pytasy jakieś mam do tego? Do podgrzania wejszego? Frytasy. O kurwa, to remake, cześć, teacher, witam. No. Czekaj, to ty masz frytki, nie masz piekarnika? Mam frytkownicę. A, okej. Okay. O mój Boże. Fritas. No, można pomyśleć. Dobrze. Ja bym wiedziałem. A drugiego zrobimy zakupy i tam. I co to ustalimy pierwszego, co jemy na obiad? Czy on mnie rzuci na bardzo krótki... The fuck? What did he mean by this? Nie wiem, ale nie będę narzekał. No dobrze, udało się jakoś przebiec korytarz spierdolenia. Pomara próbował ujebać. A teraz jeden set może uczyć sobie komara? Ej, tarcza. Jest... Troszkę cięższa. Ale mogę nosić bez tego, bez otowania. Ja to się wstydu najemy na quizach. Nie mogę zaprzeczyć. No, ja wątpię w swoje umiejętności zgadywania muzyki ostatnio. Znaczy nie, no... No hej, jak muzyki to może tak. Bo chciałem powiedzieć, że moje pytania na normalnym quizie nie były aż takie złe, ale jak mówisz ten, na muzycznym, no to... Były. Na muzycznym są. Nie mogę zaprzeczyć, że szanownik jest absolutnie skurwiała. I tylko i wyłącznie po to, żeby was tu dopić. U mnie część też taka jest, ale jest tego bardzo mało. Jest, mam parę takich, co z kategorii, że jak to zgadniecie, to będę delikatnie w szoku. Ale większość mam zgadywalną. O, a co to? Bogę. Tak? To zajebiście. Brakuje counterhitów, co? W tym. Szczerze? Nie do końca, bo akurat psy bardzo często albo cię atakują dwa razy, albo odskakują po pierwszym. Więc nawet nie do końca. Ja bardzo lubię tą mechanikę w ogóle. Ja też bardzo lubię counterhitę. Zwłaszcza wtedy, kiedy może z nich zaczęli się korzystać. Co nie zawsze jest oczywiste. Mhm. Co ja chciałem powiedzieć? Nie mam jakichś turbo tragicznych tych pytań. W ogóle dzisiaj obudziłem się o 4 w nocy.
Pomyślałeś sobie jakieś pytanie? Tak. I zasnąłem, zanim zdążyłem je zapisać. Obudziłem się rano z otwartym notatnikiem. Czemu nie zapisałeś go? Bo zasnąłem, nie zdążyłem. Obudziłem się i mam takie w głowie, o kurwa, ale zajebiste pytanie. Otwieram notatnik i padam. Nie wiem, jak można się obudzić i zasnąć. To jest ta jedna rzecz, której nigdy nie zrozumiem. Zdarza mi się tak, że obudzę się w nocy na jakieś właśnie, nie wiem, 30 sekund, minutę i zasnę z powrotem. Znaczy ja jeżeli wstanę, to już nie ma chuja, żebym zasnął tak bez... Ale nie wstałem. To co, ty masz notatnik przy łóżku? No to nie. Obudziłem się z otwartym notatnikiem, w sensie w telefonie, z notatką otwartą. A. I miałem dosłownie chyba ze dwie litery pierwsze. Nawet nie, że słowo, tylko ze dwie literki i zasnąłem. To ty masz telefon przy łóżku? Tak. No, mój Boże, tak mi przykro. Czemu? Znaczy, ja powiem tak. Ja często słyszę, jak to ludzie sobie wyłączają przed nas budziki i tak dalej. A ja mam takie, no, jak można? Bo ja mam zawsze telefon na tyle daleko, że muszę do niego specjalnie wstać. I jeszcze Czemu mi się... tak robisz? Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ten... Żeby musiał rzeczywiście... Denerwować się na to, że zaspałem. Ja miałem, wiesz co, miałem ładowarkę po prostu podłączoną, a mam łóżko tak, że mam łóżko, obok którego stoi, bo mieszkam w akademiku, więc mhm. Łóżko, obok niego zaraz mam biurko, a pod biurkiem mam kompa i na kompie stoi listwa, więc po prostu podpinam sobie pod listwę telefon i akurat kabel mi sięga tak, że mogę korzystać z telefonu, jak siedzę w łóżku. I właśnie obudziłem się. Wziąłem telefon, bo mam w głowie zajebiste pytanie. Otworzyłem notatnik, napisałem dwie czy trzy pierwsze litery pierwszego słowa i zasnąłem z telefonem w ręku. Nice. I obudziłem się i już nie pamiętam, o co mi chodziło, jak po tych trzech pierwszych literkach. Nie pamiętam, co gotowałem, a było fajne. A ten 47 pytań mam ostatecznie. No ja mam chyba wciąż 45, nie panuję tego ruszać. Na muzycznym z drugiej strony. Na muzycznym będziesz miał 200. Jak nie więcej. Ja jestem przygotowany na to, że zdobywam na twoim quizie muzycznym 196 punktów, bo 4 utwory, których nie zgadnę, to będą 4 utwory z chronu. Widzicie, jaki hejter i ban? Nie jestem hejterem, tylko nie pamiętam tej gry kompletnie. Właśnie ją przechodzisz? Tak. Właśnie dlatego ją przechodzę, że jej nie pamiętałem. I się wykładałem na quizie. Wykładałeś się na Ludwiga na quizie? Na pierwszej fazie. To nie Ludwig. Dla mnie Ludwig to tylko druga faza. Rzeczywistość może być tym, czym mi się kurwa podoba. To nie było tutaj. No pierwsza faza jest całkiem... Tak, ja uważam, że to jest bardzo dobry motyw. Po prostu ni cholery nie byłem w stanie go przyporządkować do bossa. Bezpiecznie? Niepokoi się fazy... lepsze? Nie, moje, że niepokoi się lepsze, jak widzę takie rzeczy. W drugiej fazy dalej ci mordą zrobię każdy jeden dźwięk z tego motywu, ale... Ale z pierwszej miałem duży problem. Chociaż teraz wiem, jak leci ta faza już. No. Ja się śmieję trochę, jeżeli chodzi o ten mój muzyczny, że przeglądam sobie utwory i mam takie, nie, to jest zbyt oczywiste, to na pewno zgadną. Ja mam dużo oczywistości. Nie, no ale... Cały czas myślę, że jest za łatwy ten mój quiz. Nie, no wiesz, chodzi o samo przedstawienie procesu myślowego. Mhm. To są odbuchające beczki. A ten chłop rzucał ogniem. 53 słowo na 5 słowo, zmiłuj się, nie chce mi się liczyć do 53. Sylwia, zmiłuj się na mną duszę. Te beczki wybuchną. Ach, hell. Te beczki wybuchną. Nie. Te beczki kurwa wybuchną. To już szybnie, chyba. 53 słowo na 5
Au. To mnie nie trafiło. I to chyba nic więcej nie ma znaki zapytania. Błagam, powiedzcie, że to nie jest boss. Czarny skrócik miałem możliwość. Z tego się nie da zrobić? Da się zrobić. Co by z kamieniem w ogóle jeszcze raz? Stone of a female is a select one party. Masz, powinien tego użyć? What did I mean by that? Właśnie spadł na gest sofitu? I jednocześnie jakiś głaz spadł tuż przed nim, dlatego się niepokoję. Turlańsko? Czy nie był turlany? Nie, nie, po prostu spadł sobie pionowo. Okay. Czy mogę dostać jakiś skrót? Kiedyś może? Nalegałbym. Turlańsko, tak. Czy to się jakoś sensownie wchodzi? Pewnie tędy. Gdy jest blade? Nie wiem, czy to do rzucania, czy to... Nie, banker. Tam jest tyle. O, magiczne. Mógłby się przydać na potencjalne rzeczy, które są magiczne. Nasze podatne na magię. Znajdę tą szaldę. A. Co ja chcę kręcić? Nie, pewnie to jest tak, że to nie wprowadzi windę na dół, więc tym chyba na górę pojadę. Pewnie tak. Albo na dół, I guess. O. Co ty podniosłeś? Cleave Blade. Chyba, że masz na myśli spider są szaldy. O, okej, doskonale. A propos tego, że spider, stone. Oh no. No cóż. Czyli mówi, że będę miał przebieg przez całą jebaną lokację wyjeżdżego? I nie ma tych kluciku? Nie wiem. No zobacz, wiecz na górę tą windą i zobacz, czy nie ma... Nie możesz tym drugim zakręcić. Tak, to jest boss, to jest... Domyślam się, że to jest boss, biorąc pod uwagę, ile to jest pajęczyn. Jak się nie trudno domyślić, będzie to pająk. O my gry, spoilery! Bycie ślepym na środowiskowy storytelling nie jest... I zapis to be immobile, doskonale. No to co, first try? Tak wygląda człowiek, który jest w absolutnym zaprzeczeniu. Czy to będzie taki fajny pająk jak DS1? To nie będzie tak fajny pająk jak DS2. Domyślam się, że to będzie tak fajny pająk jak DS2. Chyba gorszy. Chociaż nie. Nie mam przeszkodzajek. Czy masz mi proszę zakręcić? On będzie podatny na ogień? Wątpię, bo on używa ognia. Będzie podatny na magię. Ja takiego powodu wywaliłem sobie grzybki stąd. Używa ognia, right? Tak. Nie, on jest na ogień, doskonale. Bleeding poison... Tego nie potrzebuję i ten litkowy nie potrzebuję, dobra. Zostać z tym, co masz. Jeszcze zobaczę tylko fire. Tak, taki sam fire damage reduction. No dobrze. God bless. Zobaczmy. Armor spider. Ja już zacznę szukać quizów na resztę streama.
Bardzo zadziwiająco mało obrażeń przyjmuję. Ja blokuję. Wiem. Okej, okay, tak już dużo więcej znam. A, bo... Rozumiem. A, Boże! To mnie nie trafiło. No, weź to. Czymś tam żygo. O Boże. Olejem, uciekaj. Rozumiem. Boże! Ano, niestety. I to teraz będę musiał cały podbieg leć od zera? Yep, do it again, fuckface. A bo ile? No Boże. Czy ja mogę coś tu pańczem robić? Nie, znaczy on ci ją chyba spala, bo... Rozumiem. Czyli po prostu mam się nią nie dać trafić. Mniej więcej. A, łyknę sobie tego. Lida. Yep. O Jezu, to ci mało z tam. Bardzo mało zżera. Ops. O, ci już zżera więcej. Muszę łyknąć. Ej. Kończaj, to jest mój piasek. A woda? Yeah. Dobrze, bardzo dobrze zrobiony, tak skutny jak powinien być. Co tam się stało? Zostałem nabakowany. Dobra. W pierwszej chwili myślałem, że odblokowałeś mechanikę jak w Belmendingu i podskoczyłeś. Pajęczyna, kurwa. O! Dostaniesz? Mogę tego już nie mieć? Pajęczyną to po prostu tankuj chyba. To ty na tarczę. Żegnaj. Spróbuj. O, okej. Okay. To ci zadał drugi raz? Tak, okej. Okay. To by nic dało jeszcze parę razy uderzenia, czy... Mhm, jest, nie widzę. Nie czuję tej walki. To jest kiepska walka. To jest, to jest kiepska gra. Ludzie hejcą tę walkę. Że jest bardzo... średniowa. O Boże, najbardziej mi denerwuje chyba to, jak długie są podbiegi w tej grze. Mhm. Bo nie wydaje mi się, że nawet miałem gdzie pominąć skrót tutaj. Pająk jest jak Kejdra z cygarem, że co, że pali wątpiących? No ja spróbuję teraz przebiec tam, bo tak się zastanawiam, gdzie tej potencjalnie można czy ja nie przyszedłem za daleko? Nie, trzeba. Chyba to było. Tak. Zupełnie całą paczkę. Nie. Tu. Czy ja na pewno dobrze idę? Spróbuj przebiec przez tą kładkę teraz. Przebiec? Mhm. Tak. Nice. O, nie wiem, czy widziałeś? Że przekroczysz weight capacity? Masz send tu storagę. Właśnie zastanawiam się, co to jest ten problem. Wysyłasz... Znaczy, to tu leży w tym sensie. A, w ten sposób. Aha. Throwing knife? Nie wiem, ich masz 16. Czekaj, czy mogę też mi powiedzieć, że ja... broni też nie mogę nosić ze sobą? Tak. Okej. Okay. W sensie... Mówiłem ci to nawet, jak na poprzednim streamie. Możliwe, great club, okej. Okay. Pojebiemy. Że praktycznie chcesz wszystko wysyłać do tego. Do Ugandy? Tomasa. Do Ugandy? Tak, no Brazil. Hmm. Gdzie tu się szło? Dobre pytanie. Chyba tu na dół, w prawo. Znowu, żeby wysyłać do starożytu, nie musisz być w jakimś konkretnym miejscu. No, nie wiem, czy tak było w oryginale. Wydaje mi się, że
Jeżeli... Wydaje mi się, że to jest blue point rzecz. Jeżeli tak było, to mój święty Boże. No, The Demon's Souls było bardzo toporne i clunky i nieprzyjazne graczowi. I mean, był jakiś powód tego, że to Dark Souls 1 dopiero zebrało rzeszę fanów, a nie Demon's Souls? O, o. Jezu, przeżyję. Fascynuje to, jak on rzuca ten fireballem. To on się mija po brzuszku po każdym ataku. Właśnie nie po każdym, jak widać. Nie wiem, o czego zależy, czy on akurat stwierdza, że typo midzia. Ula. Teoretycznie dobrze z nich dwa full moon grassy, przynajmniej o tyle dobrze. No. Bo tutaj też nie widzę, żeby był skrócik. Demon's Souls było po prostu nieznaną grą nieznanego studia, która się słabo prezentowała na targach gier. No tak, ale w sensie, skoro Demon's Souls było nieznaną grą, to nie przysporzyło FromSoftowi jakiejś dużej ilości fanów, więc... Ja też nie powiedziałbym, że jakieś bardzo nieznane studio, ale może wtedy też istniał. No tak, jasne. I to parę części nawet. Dobra, ten podbieg nie jest jakiś katastrofalny, jeżeli pominiemy pana Grubcia. A z pana Grubcia dopiero dwa itemy leczące, więc jak wiedzę, że też jest to jakiś pozytyw względny. Mam parę dusz potencjalnie, które mógłbym zjeść. Sprawdzę ci przy okazji, co możesz z tego Stower Knighta zrobić. Czy coś, co będziesz chciał robić. Aha. Przy wydaniu Masos miała zawość przebicia w ten sobą, że się coraz bardziej rozchodziło. Aż dziwne. Czemu hejdzie? Nie przepadam weganin, w których walczysz z grą, a nie ze sobą. Jeżeli się tak wyrażę. Okej, z tej duszy masz tylko czar, więc możesz ją pierdolić. A Boże, bo on... Kurwa, ja nie wiem teraz, o czego ja w tej pajęczynie się znajduję. Ona jest po blokach areny. A on cię w nią wpycha. No, bez próbuję. Albo mogę też tak zrobić, tak? Dobra, chyba może... Już nie będę się czekał, jest? Wow. To było okropne, no? Która jest godzina w ogóle? Za 7, 8. Okej. Okay. Szukać quizów? Nie. Jeszcze nie jestem na tym etapie. Spotkaj się nie sobie jeszcze. Myślisz, że będziesz? Póki co nie jestem wielkim fanem Demon's Souls, to na pewno. Więc to wszystko zależy od tego, jak bardzo ta gra się jeszcze posada. Domyślam się, nie musisz kończyć. Nie. Na pocieszenie Stonefang Tunnel jest jednym z gorszych miejsc w grze. Ludzie nie lubią. Wiesz, czego ja nie robię, że mam pół HP, bo dostałem od osoby rzeczy. Wiesz co? Moim głównym problemem jest to, że te nie ma przeznaczających kwestii nigdzie. Tak jak mówię, że jest fajnie, bo można je znajdywać wszędzie. Ja tutaj dosłownie nie znajduję żadnych przedmiotów. Domyślam się, że to dlatego, że przeciwnicy zamiast tego dają kamienie do ulepszenia.
Domyślam się, że to o to chodzi, tak? Ale to wciąż nie pomaga. Nie przerwa. Swoją drogą, tu nas jeszcze nie było. I zobacz, co znalazłeś. Tak? No. Nie muszę mówić, jak to jest. Jest jednym z gorszych miejsc w grze w momencie, kiedy Tower of Latria, ludzie kochają Tower of Latria, ale ludzie nienawidzą Valley of Defilement, no i jak już Sevik o tym wspomniał, to ci mogę powiedzieć. Mówiłeś tydzień czy dwa temu, że wyobraźcie sobie Fallen Keep bez możliwości rolowania. To jest Valley of Defilement. Doskonale. Dosłownie jesteś w Fallen Keep, w którym nie możesz rolować. Tak, gdzie ja powinienem iść? Mam wrażenie, że się zajebałem trochę w akcji. Być może. Bo znalazłem jakieś nowe miejsce i dlatego już nie gdzie iść. Najgorzej. Suffering from success. Trochę tak. Zaraz padnie mi Samantha na rok i mnie zabije. Wydaje mi się, że to Latria ludzie kochają za klimat. No tak, zdecydowanie. A gameplayowo to miejsce jest nieprzyjemne. Nie wiem, bo nie grałem. Ale słyszałem bardzo dużo dobrych opinii o Tower of Latria. A się pieski fajnie będzie. Chciałbym, żeby pierwsze dopiero przymioty lecznicze. Chociaż niech tych kopaczy już nawet nie dopią, ale niech chociaż pierwków dopią. Ja tylko chcę się leczyć. Arf. Nie, to są Mindflayerzy, którzy są bardzo hejceni w Demon's Soulsach. Idę. Jak słyszę Mindflayer, to od razu moja pierwsza myśl się sprawdza do Winter Lanternów. A moja do F4. Idę. Ojej. Nie wiem, czego dajesz, czy oni te grają, czy nie, bo czasami te grają, czasami nie. Od tego samego ataku. Jak zaczną atak? Może mają pojść na ataku, I guess. No, tak jak w DS3. Przecież DS3 miało tak, że pojazd się aktywował, jak zaczynałeś atakować. Mają poi. O chuj z tym chodzi. Poi? Tak. Była sobie w takich śmiesznych chińskich bajkach o dziewczynkach, które były tak naprawdę lotniskowcami i żołnierzami i tak dalej. Nie kontynuuj. To tylko dokończę, bo to jest bardzo krótkie. Ona miała jako tick verbalny poi. Doskonale. Gdzie się podziało? Gdzie się podziało? Animu, które było o czymś. A, hell. Jakie anime? Które było o czymś. No, to też jest o czymś. What do you mean? To nikt nie powiedział, że to jest o czymś jakimś bardzo nowatorskim, kreatywnym. Ale jest to o czymś. Wiesz, co mam na myśli. Nie? Wytłumacz się, o co chodzi. Jestem boomerem po prostu. O tak, mi to mów. No ale to nie, w tej kwestii nie jesteś boomerem. Pojebie. Okej. Dostałem, pojmerzelowałem. Znaczy, no to eksplodowało. Wiem, ale dolowałem w czasie eksplozji. Wyobrażam sobie, wiesz co, jak... Mówimy tu o serii, w której możesz się dolować przez ogień i nic kompletnie nie dostać. Wiem, po prostu wyobrażam sobie ciebie, wiesz, w czekalni w szpitalu ze złamaną ręką i takie, co się panu stało? No, auto mnie pierdolnęło, no ale rolowałem, chujowo. Nie wiem, jak to się stało, panie doktorze. Wiesz co, jestem w stanie sobie równie mocno wyobrazić? No. Pani doktor poczekalni Gitgut? Skiliszy? Chyba wyobraź sobie tak Gitgut następny, proszę. Ojej, no jest. Skiliszy próbował pan uniknąć lepiej następny.
No tak. Miejsce jest trudne. Także obijam się o ścian, na pewno nie pomaga, czekaj, bo ja ostatnio jakoś inaczej poszedłem, tutaj spadałem, bo to jest skrót. Petardy rzucono w nogi. Ostatnio słuchałem w pracy... Albo i nie, to spadałem. Słuchałem w pracy jakiegoś podcastu... Auto spadałem. Richarda Lewisa i opowiadał, że jak kręcił jakiś spot na promocję jakiegoś turnieju Doty chyba, to miał... rzucić, siedział na tronie i miał rzucić dynamitem za plecy, w sensie tak petardą. I zamiast mu przynieść jakąś taką zwykłą petardę, po prostu hukówkę czy coś, czy jakąś taką, wiesz, fancy, żeby wyglądała ładnie, to ekipa, która się zajmowała tym turniejem, podjechali do jakiegoś sprzedawcy, który, wiesz, miał taki wiejski szyld, że ej, sprzedaje fajerwerki, nie? Podobno jakiś rdzenny mieszkaniec Ameryki. I kupili tam petardę, która wyglądała jak taka legitna, po prostu, wiesz, związana paczka dynamitu, że kilka lasek związanych ze sobą. I Ricardo, jak to podpalił, to ląd się zjarał dosłownie w ułamek sekundy i, wiesz, poparzenia na całej łapie i tak dalej. Jesus. I takie, co wyście mi chyba kupili, what do you mean? Akademia pranków, tak zwana. A teraz fascynuje mnie życie tego człowieka. Ja liczę, że on kiedyś napisze książkę, że autobiografię, bo to jest to, jakie ile on historii różnych tego typu opowiada na tych podcastach. Chore. Absolutnie chore. Nie jestem wielkim, wielkim fanem jego twórczości. Czy ja chcę się leczyć w tej walce? To jest pytanie, czy wciąż próbować się jej uczyć? Znaczy, powiem ci tak. Jak... Bo zastanawiałeś się w poprzednim podejściu, skąd się pokleiłeś pajęczyną. Znaczy, no mówiłeś, że po bokach jest i że on tak, nie wiem, wpycha. Jak dotrzesz do niego do końca i on cię wepchnie w pajęczynę, myślę, że po prostu chcesz podnieść tarczę i go tankować. A jak nie, to... O, zajebi się. Ja dammit. Au. Ale cię z rolka czoło. No dobrze. O, nie, dobrze. Tutaj po bokach jest taka, tak. Wiem, wiem. Au. Przynajmniej w miarę godziwe obrażenia zadajesz. Oh yes. A, on mnie tylko moje na ziemię. Dobrze. To będzie gówno. Odblokuj dźwignię. No to jest nieprzyjemna walka pod tym względem, że właśnie masz przeciąganie liny. Czy on będzie plunął? Czymś na pewno. A Boże. A, to mnie jeszcze trafia? Niedobrze. Oh god damn it! To jestem pewien, że jednocześnie powinien stać pod nim i jednocześnie nie powinien stać pod nim. Pewnie masz lekki problem z zasięgiem. Dlatego nie powinien stać pod nim. No, ale możesz go karać po tym ataku dosyć mocno. Nawet nie jestem pewien, że to nie jest tak, że powinien czekać na ten atak dosłownie. Prawdopodobnie. Wiesz co? Jolo. A gdzie to jest? Nie jest Sento Storage. O! Oh. No dobrze. No dobrze.
Ale cię przewidział. Co on robi? To jest ten atak. Po nim nie czuję się bezpiecznie atakować. To jest ten. O Boże, to był chujowy dół. Nie, bardzo chujowy. Wydaje mi się, że po nim mogę po dwie chwile go dziarnąć. Ale to dosłownie raz. A potem tak. Chyba. Chciałem coś powiedzieć. Teraz. O kurwa. Gówno. A, chciałem powiedzieć o tych, o quizach muzycznych jeszcze jedną rzecz, że uległem trochę robiąc te pytania temu, że z jednej strony, kurde, nie chcę, żeby to było takie oczywiste, z drugiej strony, kurwa, ale bym po prostu tego posłuchał akurat w tym momencie. Też tak nikt nie miałem. Ale bym się tym bangera posłuchał. A? Dzisiaj przypadkiem zaspoilerowałem ten quiz, ale coś już na streamie nucąc, nice. Ale nie wiem czy wyłapałeś. Bardzo ładnie, nice. Jeżeli nie wyłapałeś, to dobrze. Nie zwróciłem uwagi. Znaczy powiem tak, nawet jeżeli byś coś nosił, to nie skojarzył, że to jest quizo, więc co najwyżej mógłbyś się udopić po jedzenie tego, bym powiedział. Tak? Czyli właśnie tym, co właśnie zrobiłem? Tak. You get used to it. Ja szybkie te dwa. Nie, tym razem nie powiem nikomu, że nie grał w grę, z której jest pytanie, bo teraz actually zrobiliśmy sobie listę gier, w których się będziemy poruszać, więc nie mogę. Więc jednak uniknę tego incydentu, że ej, bo ty nie grałeś w i przypadkiem powiem tytuł. Ale no, zdarzają się takie momenty najlepszym. Więc mi tym bardziej mogą. Aczkolwiek jest to piękny incydent. A teraz byłem wyjątkowo mało kreatywny z moimi pytaniami i nie mam ich jakoś dużo i nie mam ich jakoś szczególnie wymyślnych. Właściwie musimy zeszyty kupić na ten quiz, bo nie wiem czy się nie ma. A pewnie będę w poniedziałek w pracy, to sobie pewnie wyskoczę. Kupię za dwa zeszyty. Nie zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Aha. Że mówiłem, że będę potrzebował czegoś na Steamie. Czego? Nie będę tego mówił na głos. A, ty tak serio? Tak. Nie, wiesz, nie. Poczekaj. Wyjmę sobie piwo. O, pato streamerzy! Nie no. Aż tak to nie. Dobrze, idziemy demoralizować młodzież. Młodzież? Implikowanie, że to te osoby poniżej 18 roku życia? Chyba nie, w sumie. Nie wiem, ja ostatnio spojrzałem na lidlowskie półeczki i zobaczyłem, że jest dużo jakichś wymyślnych, kurde, smakowych, śmiesznych i teraz zamierzam testować i popaść w alkoholizm.
Ja mam wrażenie, że to już dawno powinno zostać wyrzucone, ale alkohol się nie psuje. A co? Smakuje jak tego? Smakuje jak myszy, czy... Co? Smakuje jak myszy, czy... Nie, no po prostu ten... Po prostu mam wrażenie, że mam to już od Bóg wie jak dawna. A co masz? Balantańsa. A, klasycznie. No to od Nighta możesz zażreć. A co on daje? Czar. Same czary? Tylko jeden czar. Bo sobie dają jedną rzecz z duszy? Nie wiem, on na pewno. Okay, a zaraz ci sprawdzę pajająkę. To Iron Demon Soul. Pajająkę już ci sprawdzam, jak tylko mnie kapra przepuści. Aha. Ładnie pachnie, z piwko. Przez tyle myślałem, że ona się skipowała w podłogę, ona tylko siedzi. Dwa czary albo lava bowl. Raczej cię nie interesuje łuk, prawda? Kuszący trochę. Łuk? Tak. Ale możesz go zrobić tylko z czterech łuków w grze. A, bo to działa taki w DS1? Że konkretnie broni się ulepsza? Robisz plus siódemki i z tych broni robisz bossowe. Więc nie wiem, czy chcesz sobie zachować, czy nie. Zastanawiam się, w jakie staty dawać w sumie. Jak myślę, to prędzej Whiskas. No właśnie, Whiskas jest pity właśnie u kolegi. Potwierdzam. No mówię, że Valentine's mam. Blended Scotching. Tak, Scotching. Scotch Whiskey. Skory Scotching. Pijesz Whiskasza, to uprawiasz Scotching. Tak. Chodzę. Chciałbym dać wędrę, żeby móc nosić rzeczy, ale jednocześnie ciężką tarczę w tej chwili, nie wiem. No kurwa, całkiem decent to piwko. Całkiem decent. Właśnie, mnie jeszcze czeka wydatek w tym tygodniu w sumie. Znaczy w przyszłym tygodniu. Bo muszę się wybrać też po butle o przekroju kwadratowym. Dobra, upgrade weapon, bo chyba już powinienem mieć na ten na plus 5. 3. Co dalej jest potrzebne? 5 large'ów i 6 zwykłych. To mnie stać. Potencjalnie jak będę miał large'a. No dobra, to mówisz, że jeszcze mogę zjeść coś na spokojnie pająka. No dobrze. To szkoda, że to wciąż będzie tylko jeden poziom. Ale wiem chyba co to oznacza wtedy. W ogóle strasznie dziwnie mi wygląda to, że dając w dexa dostajesz obronę. No tutaj statystyki rozwijają kilka różnych... Znaczy bardziej się dziwię, że to akurat dex daje obronę. Relacja dex obrona. Tak. Dobra, wezmę. I powrzucaj sobie rzeczy do storażu. No właśnie panuje. Storagę. To... Kate Shielda też mogę w sumie. Chociaż nie, Kate Shielda... Nie no, jak będę chciał, to i tak będę się musiał cofnąć po poziom, więc... Balantajt na przykład kiedy? Czy ja wiem? Daniels ma bardzo estetyczne etykietki. Powiedziałbym, że jest taka po prostu normalna. Daniels ma bardzo ładne etykietki. Bardzo eleganckie. Dobra, wezmę to, odłożę. Będę tego żałował, wiem, ale odłożę. Dobra. Co to zaraz masz u dźwigu? Znaczy, pamiętaj, że u dźwika item Belden to są dwie różne rzeczy. No tak. Racja. I wydaje mi się, że na tej samej zasadzie działają te pieśnienie, że on też się liczy jako item Belden, a nie... Jakich nie masz wyekwipowanych, to tak chyba dał. Poza tym zakładałem tutaj, że kraj jest cięższy, jakieś 2,5 jednostki, więc musiałbym dać sporo staminę, żeby móc nawet ten głupi ham założyć. No, 58 teraz. Przy czym jednocześnie widzę, że to mi teoretycznie dość sporo daje. No. Czy mogę? Nie mogę porównać. Zastanawiałem się, czy mogę porównać z tym, ile mam teraz. Ale niestety chyba nie daje mi takiej opcji. Szkoda. Dobra, zdejmuję to w takim razie.
A nie masz pod tym, pod drążkiem na przykład, w sensie pod L3 albo R3 zmiany ekranu statystyk? Bo tak jest w innych Soulsach. Mogę kwadratem zobaczyć statystyki danego tego. A. Okay. Albo mogę przejść na status i zobaczyć, jak to obecnie wygląda. No tak, no. Ale nie mogę jednocześnie porównywać przedmiotu i ten, i swoich statystyk. Okej. Bo to mi zmienia z automatu na ten tendency. Czyli po prostu pokazuje mi jakieś tendencje i nie wiadomo, o co chodzi. Tak, mniej więcej. Wszystko wyjaśnione, dzięki. Dobra, Digger King to same. Jak to było? Uważaj na to, co mówisz? Tak. Protesty radykalnych diggerów. To jest coś, o czym się uczyłem. Mówiłeś, owszem. To nic nie ma... Nic z tego nie pamiętam, bo to było 4 lata temu, 4,5 roku temu. Ale miałem coś takiego. Jadamy. No, Boże. Jeszcze tylko mi ucieka. O, Boże, oni mi dużo dają. Pojedziemy wężem za dużo. Bąk. Okej, ten drugi hit już niewiele robi. Excuse me? Czy te włoski po prostu wybucha, jak do nich podejdę? Tak. Tak. Okej. Rozumiem. O mój Boże. Ale dobrze, że wybuchają tylko za tyle HP, a nie za jakieś całe. Zastanawiam się, czy tam coś jest dalej. Pewnie jest, skoro one tak jadą. Raczej bez powodu by tam tak nie były. Tak. Hello. O kurwa. O Boże, o kurwa. Liczyłeś, że się zatrzyma? No miałem tylko nadzieję, że może jak zacznie wybuchać, to się zatrzyma. Au. Ready, ciasz ci je. Wysywał. O Boże! No dobrze. Coś tam input reading. Nie w tym przypadku, ale wyglądało. Egzamin korpusa, dostałem jego zbroję. No zobacz, ile waży, bo pewnie to jest coś cienkiego. Ile by nie ważyło, to i tak nie będę mógł jej nosić. 7-9. No to myślę, że za dwa poziomy już tam jest. Znaczy, wiesz co jest najgorsze? Mógłbym ją nosić, gdybym miał tego. Gdybym miał tamtą tarczę gorszą. Masz przecież tego. Chyba? Tak? W ekwipunku? No, Soldier Shield. Ale ona nie ma chyba 100 garda, no 90. I dużo niższe garda. I chodziło mi o tą średnią tarczę, generalnie. Okej. Ciekawe, dokąd to prowadzi. Ale najpierw, jak już tu jestem. Zobaczę, co tu jest. Niepokojące to jest trochę. Zresztą się zastanawiam, czy tam to coś to nie jest przypadkiem jakiś skrót. Też możemy mnie zgadnąć. Gdy muszę odblokować tym, że na nim stanę. Albo go powiozę do góry. Najpierw spadę to window może. Dla własnego bezpieczeństwa. A, to jest dół. Jeszcze lepiej. Kim bifał do kolejnego bossa. A mi tutaj bym nie rzekł, gdyby był boss, bo byłby bardzo blisko. Blisko. Tak. No nie, szczurka. Więc tak się... Okej. Coś tam, World Tendency. Czekaj. A, bo to druga jest szczurka. Nice. Czekaj, te czerwone są od World Tendency? Chyba. A, mój Boże. Mówi, że było mi za łatwo. Chyba, jo. Obaj wyglądają, jakby mieli coś dużego i tak mnie to niepokoi. Sugeruję tak. Nie próbować. No właśnie wracam na górę. Bo tutaj już chyba nic więcej nie ma. Jest długo samym przejścia. To jeszcze w te sceny zobaczę, i tutaj też będą czerwone skrót syny. O Boże. Tu jest dziura. Oh, yes. I
to taka dziura. No. Ale to perfidne wszystko. Jesus. Bankowo bym to odpadł za pierwszym razem grając. Większość ludzi podejrzewa. Wiem. To wybucha. Nie, bierz mnie. Ja myślałem, że to są tylko świetliczki. A widziałeś, co jechało na wódkach? To są dokładnie te same kulki, to na wózkach były. Okej, jasne. Jasne. Hello. Tak już nie połączyłem kropek. O Jezu, on jest wytrzymały. I trochę mi też zadał w sumie. Mhm. Pół HP. I to tutaj było. Teraz możesz tylko uważaj na te latajki. Tak, tak. Spróbuję to szybko zgarnąć, bo to jest tylko dwie rzeczy. Jest to. To nie było trzeciej raid? Nie. Chyba nie. Ja dobrze idę, cześć trafem. Jeżeli była, to nie była tego warto, tak czy inaczej. Bogata. O kurwa. Moja ulubiona kraina. O kurwa. O Boże, o kurwa. W tej lokacji jest Patches, nawet go widzisz. Machał ci. Monka? A jest? O to Boże. A ja nie będę próbował. Ta to zajebiście, na pewno będzie przyjazny i mnie nie zepnie w dół. Tak, tak będzie. O Boże. Czy ja na pewno powinien tu być? Chyba nie. Chyba, że on też natknięcie? Nie. O mój Boże. Ty mu nic nie wiesz. Ja? A mam dojna plus 5? Nie korzystaj. Ciekawe ile dusz za niego dostanę w takim razie. 260. Nie mało. Jak na to jak nie groźni, są ci przyjmice? Ja, bo to jest dosłownie hit i odoluj. Całkiem decent. Póki mam staminę na to. Możesz sobie zrobić tutaj farmę. Fajnie, dopalnie zależy mi aż tak bardzo, zwłaszcza, że taką grupkę jednak chwilę bije. Musiałbym ich zabić z jakiś, ja wiem, 15 na poziom w tej chwili. Nie jestem pewien, czy mogę. Przekręć sobie minimalnie grę, bo mikrofon ci łapie. Póki co mam inny problem. Nie wiem, czy na streamie też są problemy? Czy tylko u mnie były? Z czym? Że gra mi znikała. O mój Boże. O co nie, czy tylko u ciebie. Okej. Okay. Bo nawet u mnie na Discordzie nie było problemu. O, to no. Ciekawe, bo ja ci streamuję ten output, z którego ja gram. Więc byłem pewien, że tobie też się zepsuje. Tak, no z panem szedł, Boże, jeszcze więcej? Czy nie się udaje, czy nie? O Boże, o kurwa. Szczerze mówiąc, spodziewam się, że za którymś razem coś takiego mi wybuchnie na twarz. Myślę, że nie powinieneś być. O Boże. O Jezu. Wiesz co? Jest spora szansa, że masz rację. Pojeżdżaj nie tutaj, to gdzie? Nie, jechać do window, I guess. To... nie wiem, do 3-2? Do 3-1, I guess. Czemu? Możesz zrobić wszystkie jedynki, potem wszystkie dwójki, potem wszystkie trójki chyba. A to tak działa w sumie? Bo nie wiem. Nie wiem jak to powinno działać, ja tak powiem. Teraz masz wszystkie Arkstone odblokowane. Znaczy nie, chodzi mi o to, jaki jest powiedzmy zalecany styl gry, tak, że powinieneś najpierw robić jedynki, czy... Nie mam zielonego pojęcia. Czy jak wejdziesz do jakiejś lokacji, to że... Inaczej, jak twórcy przewidzieli? O, to chyba jest najlepsze. Nie mam zielonego pojęcia. Doskonale. Ja nie grałem w tę grę, mówię ci. To mówię, zastanawiam się, jak twórcy to przewidzieli i myślałem, że może tyle kojarzysz. Że ta fantastyczna lokacja, w której nie możesz unikać, nazywa się chyba Swamp of Sorrow. Aha, dobra, z Krystal nie przyszedłem. To tyle. Bo mogłem jeszcze tutaj spróbować zobaczyć, co jest. I zobaczyć, czy tutaj może będzie choć odrobinę bezpieczniej. A, to są spetryfikowane robale, te, które widziałeś przed chwilą. A. Teraz zwróciłem uwagę. Albo mi się wydaje, bo jestem po prostu w tej samej lokacji, tylko na górze. Chyba.
tam. Ale możesz pozbierać przedmiotiki. A, mogę? Możesz. Właśnie się zastanawiałem, czy mogę. Nie powinien to robić. Ale ty? Okej. Okay. A, oni po obiedu też. Już głowę. Okej, okej. Jaszczurka. Proszę, nie uciekaj. Jaszczurko, nie uciekaj. Co to była za buffy jasna animacja? Chyba atak ze zbiegu? Może. Spróbuję. Wyglądało dziwacznie. Może nie tutaj? Nie, co ty gadasz? Wygląda bezpiecznie. Mate. Not. Mate. Mosiem. Mate. Wiesz co, tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje po prostu, że ten, że tamte jaszczurki, one są bardzo odporne na ataki typu, którego ja używam. Że na blunt damage by były bardziej podatne. Tak. I że to jest to. No. Jezu. O Jezu, że bo to ma długi hitbox. Tak. Ja bardzo długo pozostają te hitbox. Tak. Lingering. Yep. Okej, czyli tutaj chyba będą same te przedmioty X. Czy było warto? Pewnie nie. Chyba, że tu można spać, a nie wygląda. Nie wygląda. Wiesz, to tutaj... Ale gdzieś pewnie w okolicy można. Tak, tutaj. Dobrze. Nie, jest, nie jestem pewien, czy chcę, ale... Send it, send it. O kurwa. To było bardzo fortunne. No cóż. Tak też bywa. Jesteś dzisiaj wyjątkowo odporny na bullshit, który gra ci serwuje. I mean... Tam byłem trochę winny, bo zalowałem okropnie. Nie przeczę, ale... Ja muszę uczynić moje modowskie obowiązki. Sure thing. Weź się wybuchnij i mnie zabij przy okazji. Nie, 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 nie. A klikasz? O mój Boże. Co ci wysyp? No, właśnie. Ja bo muszę się przełączyć na widok moda. Tak? Muszę? Chyba nie. Ty masz u mnie modę, daj? Mam, tylko nie wiem jak się banuje. Powinieneś móc kliknąć na kogoś i sprzedać mu banana? A, okej, okay, właśnie, dobra. Pik, pik, pik. Dobra, jak ci będzie, pyknę. Kurwa, ale ich tu nasypało. Jezus. Znaczy, ja widziałem dwóch. Chyba, że potem jeszcze jakiś trzeci się pojawią. Nie wiem, widzę zero lonely eagle, więc jestem przerażony. A, dobra, okej. Okay. A, czyli to po prostu to splika. O, jedno. Alright. Bank. Dwa, o Boże. O, jedno. Dobrze, mam nadzieję, że w takim razie nie zbanowałem, bo po prostu go nie chciałem zbanować. Tak było, jak banowałeś tylko tych, którzy napisali wiadomości. A to nie, ale zbanowałem kogoś o niku Zero Lonely Eagle, więc nie, myślę, nie. Że nic nie straciliśmy. Nie banuj proszę ludzi. Bez powodu. Nalegam. Spodziewałem się, wiesz co, zobaczyłem po prostu numerki na początku ników i uznałem, że sprawdziłem wszystko, co ma coś takiego. Mi to nie robi, szczerze mówiąc. Okej, okay, to odbanuję. Generalnie tak długo jak nie piszę jakichś dziwnych wiadomości, to żałem to wam. Dobra. Wyczekaj, zaraz. Mam wrażenie, że poszedłem w długo stanę tym razem. Nie podoba mi się to do końca. To wygląda jakby tu można było spaść i pożałuję swojej decyzji, jeżeli to zrobię. Czy ja chcę wracać po tamte dusze? No, jebać. Teraz już za późno. Jest gdzieś lista banów? Nie wiem, powiem szczerze. Nie miałem potrzeby...
Czy ja się właśnie udupię? Nie, tutaj można spać, prawda? Dobra, nie jest aż tak źle. Widok moda. Sylwia jest... Sylwia jest dłuższa stażem jako mod, więc tak, ja może jestem wiedzieć. Na widok moda. A, dobra, widzę, czekaj. Lonely Girl. A no mój bana. Z bólem odbanowuję, ale niech będzie. Czemu jesteś taki niemiły dla moich potencjalnych widzów? Dla twoich Hagridi? To też. Absolutne to szacunku. Ja po prostu chronię mojego przyjaciela przed złymi Hagridami. Skąd wiesz, że złymi? Każdy Hagrid jest zły z definicji. Oj. Mosiem. Co? Co to za bullying? To nie jest bullying. To jest bullying. Nieprawda. Niewiele osób można chyba określić mianem Egrilla. Jeżeli można kogoś określić mianem Egrilla, to raczej jest to negatywne. Nie lubię generalizować. Kogoś nie zbanował? Kogoś, kto miał nick The Lonely Eagle? Tak. Byłem święcie przekonany, że to kolejny skamer, bo na tym samym schemacie były ze trzy niki obok siebie. Z kobiecymi imionami, więc podejrzewam, że to jakiś skambot. Mój święty Boże. O, mój święty Boże. Jestem martwy. Chyba nie. Może zapytam jeszcze jednego? Wiem. I... Mam mało przynęt leczanty? To się nie da, wszystko biegaj. Czy my trafiliśmy do kopalni Nito? Prawdopodobnie. O, zajebiście. Chciałbym zgłosić, że możesz być dzisiaj ze mnie dumny. Czemu? Ponieważ pozmywałem. Nie pierdoląc przy tym, jak bardzo tego nienawidzę i jak bardzo mi się nie chce. Podoba mi się, że zmywanie musimy traktować jako coś, że trzeba gratulować. Nie. Prawdziwy mężczyzna. Nie samo zmywanie, tylko mój brak narzekania na to, bo to jest rzecz, której najbardziej nienawidzę robić w domu. Okej, okay, to paskudny bot? Mogę robić wszystko, ale nie. O Boże, to jest flame lurker. Delikatnie mówiąc, nie chcesz tu być. A tam nie chcesz, kwestaj. Mniej delikatnie mówiąc, good fucking luck, mates. Kwestaj, baby. Wierzę. Ja nie. Doskonale. Flamebroker. To mi durczak po zobaczeniu upierdolonego stołu. Oj, czy ja ponad ziemi? Możliwe, że od tego, że cię gdzieś kliknął. W sensie swoim palem, nie wiem. Co się tam zadaje? Jestem bardzo ciekaw. On jest mega agresywny. To jest podobno najtrudniejszy boss go. Póki co nie widzę za bardzo okienek, żeby go atakować. To jest mój główny problem. That's the point. No, to nie jest kwestia, że on jest jakiś bardzo agresywny, tylko po prostu on mi ucieka natychmiast. O Boże. No. Jest mega agresywny, a potem unika przy okazji twoich ataków. Nie ma moich przedmiotów, jakby to podejście jest testowe. Ciekaw, ile mu zadasz. No, najpierw muszę mieć okazję, żeby mu zadać. Idę. Hits. Dużo, ale... dużo. A, winable. Aha. To nie jest boss, którego chcesz bić teraz, jeżeli to nie jest wystarczająco jasne. A, tam nie chcesz.
Mate. Nie widzę problemu. Ej, chłopaki, czemu przedmiotów leczących jest tak mało? Czemu mi się skończyły? Nie wiem. Jejku, rany, jak to mówią. Wiesz, co jest dalej? To nie konsekwencje moich własnych działań? Yep. Bardzo lubię tłumaczenie tego początku, że well, jako ojejku, rany. Studnia. Nie powinniśmy to już być na... wyglądał i nabla. Ja też. Pamiętaj, gdybyśmy mieli te... Gdybyśmy... O, toż... Tower of Latria. Gdybyśmy mieli estusy, to mogło być mi nabla. Mhm. Ale nie w momencie, kiedy zaraz mi się skończą przedmioty leczące. Prison of Hope. Dlatego generalnie nie lubię tego designu. Że w pewnym momencie po co się to sprawdza, tego, że musimy iść farmić. Tak. Prison of Hope. No, not very hopeful in it. Wygląda legitnie. Bardzo przyjazne siedzisko. Go on. Take a seat. Why don't you have a seat over here? Mniej więcej. Mi się zawsze będzie to kojarzyło tylko z Chrisem Hansenem. Prawie powiedziałem Edwarda na wizji, bo kiedyś dostałem od znajomej. Dostałem kiedyś od znajomej zdjęcie jakichś tabletek kogoś z jej rodziny, na którym było po łacinie coś napisane, właśnie nazwa tam tej substancji czy tam tego leku. I właśnie było tam jakaś pochodna Airworda i napisałem, wkleiłem na to ten, wiesz, impact fontem tekst, że Airword pills, go on, take one. Jezu. Gdzieś to mam, powinienem gdzieś to mieć. Czy to więzienie będzie tak złe jak Little Dungeon? Nie. Doskonale. Aczkolwiek nie jak widzę Mindflayerów, to trochę nie skręca w siodeczku. Nie aż tak, zwłaszcza, niewiele lepsze. Zwłaszcza, że nie wiem czego kolega ode mnie oczekuje. Jademet. O, suk. Mało zdaje. Mhm. Ci powiedział, dawaj chłopki do wyssanku. Kiedy ja mam ich atakować? Kiedy jest twój ruch? Yep. O. Da się wymaszować z tego. It's a role playing game? What role am I playing? The fucking victim? To jest bardzo dobry soundbite. To kiedy dodajecie soundbite do serwera? Na majówce, wiem. Te drzwi wszystkie prowadzą do kurwa nikąd. O, ale fajnie. Właśnie ty masz jakiś solidny mikrofon dosyć, więc będę mógł nagrać gaming. Znaczy solidny. Bo Snowball nie jest za mikrofon. Zresztą czy to nie jest tak, że Sebik też ma Snowballa? Chyba jo. Ja nie mam, więc nie mogę nagrać u siebie. O, doskonale. Au. Nie mogę znaleźć tego obrazka, kurde. Często te przedmioty, które ja tu mam w ogóle. Albate of Guidance. Okej, czyli to nam rozświetla, czyli tego nie potrzebujemy. A Fresh Spice? Odnawia manę, też nie potrzebujemy. Mam jeden przedmiot leczący, to może pójść nie tak. Myślę, że wygrywalne. Jest to wygrywalne tak długo, jak znajdę ich jeszcze parę. Wiesz co, powiem ci, że w Bloodborne ja po prostu się nauczyłem, że trzeba robić czaj z dungeona i wtedy jesteś tak w miarę konsekwentnie w stanie kupować swoje fiolki. Mhm. I że jeżeli tak podchodzisz do sprawy, to wychodzi to dużo lepiej. O, Mindflayer, doskonale. Jeszcze nie powiesz, że safe plan też jest? Nie, doskonale. Ale chcesz do mnie podejść, żebym mógł się zrobić? Nawet nie mogę tego znaleźć, ale znalazłem za to obrazek z dialogiem, który odbywam każdego lata z ludźmi, którzy mnie znają.
A? Osoba numer jeden. Hey, I ate too many grapes. Osoba numer dwa. I'm sorry, Angel Baby. Need anything? Osoba numer jeden. More grape. To jestem ja z każdymi owocami. Nie istnieje pojęcie za dużo owoców? Nie istnieje. Nie może mnie skrzywdzić? Kurwa, to jest straszny problem, wiesz co? Moja mama kiedyś zrobiła eksperyment. I spróbowała mnie przetestować. Okazało się, że jak postawisz koło mnie w pokoju, jak coś robię, małą miseczkę owoców, borówek w tym przypadku, to ja wiem. Jak postawisz dosłownie wiadro, w którym jest chyba kilo 80, to też to zjem. No tak. Bez absolutnie żadnego problemu. O Boże. No pojebie mnie! Jebłem w ścianę. Co to za banstick był? No bo przyszli koledzy, którzy... O, umarłem równie doskonale. Nie będę kłamał, jestem lekko niepocieszony stanem swoich przedmiotów leczących. Przeskocz może do 4-1, czy tam 5-1. Nie, to nie jest taka zła lokacja. Jak się nauczę walczyć z tymi S-Mindflyerami, to będzie git. Bo tu... Pająk został pacnięty. Pająk został w miarę szybko pacnięty, za którym za trzecim razem. Trzecim, no. A 4-1 to jest to Shrine of Storms? Dobrze pamiętam? To brzmi trochę jakby wszyscy życzyli mi jak najlepiej. To są te śmieszne szkieletory na początku? Bo jak tak, to jednak ci nie życzę tego. 4-1 się fajnie speedrunuje, to prawda. A, tu. Okej, okay, soul vibe. Okej. Ja może zaczekam, aż on do mnie wróci. Tak, na pewno przeluję do przodu. Zobaczysz. Łatwo? No, bardzo ładny. A, kurwa. To mnie... Okej. O, kamera? Kamera? Okej. Okay. Kamera cię nienawidzi. Jestem ciekaw, co się stało. Nie wiem, co jest to. Ale jestem przyzwyczajony do takiej pet kamery w sosach, więc nawet... No szczerze nie rusza mnie to od pewnego czasu. You get used to it? Yep. To też jest dobry reakcyjnie. A, kurwa. Suck. Yep. It's gonna suck me day. Pływa. Dawaj, chłopie. No dobrze. Pamiętam, że kiedyś dostałem bez kontekstu wiadomość: dawaj słomkę, będzie ssanko. I nie wiem, o chuj chodziło do tej pory. Bo nigdy później nie kontynuowałem tego tematu. Ani druga osoba też nie. Doskonale. I zastanawiam się, o co chodziło do tej pory. A nie mam już z tą osobą kontaktu. Szczerze mówiąc, to trochę mnie kolecie, żeby wejść do jakiejś bukwy, jakiej... Wychodź? Excuse me? Co? Kwestionuję, że tutaj był losowy klucz. Kolecie mnie trochę, żeby wrócić się do jakiejś wcześniejszej lokacji i pofarmić przedmioty leczące tylko, dosłownie, nic więcej. Ale farmi... nie, ech, obrzydliwstwo. Off-stream możesz farmić? Off-stream możesz farmić? Nie, chce mi się grać w tego poza streamami. Okay. To możemy następnym razem najwyżej to popodcastujemy w międzyczasie. Albo ten, albo jak będziemy gadać to w majówę, to możemy w tle farmić. Podejrzewam, że i tak się wieczorami będziemy rozpierdalać po prostu u ciebie w pokoju i gadać o pierdołach różnych.
Będzie, więc... Ja będę posykaciarzem. Właśnie, masz kartę u siebie. Nie? Oczywiście, że mam, przecież ja przywoziłem swoje z domu. A, no tak, to miałeś ostatnio swoje. Okej, dobrze, doskonale, pięknie. No to pewnie parę tysiączków też zagrałem przez te 4 dni. Parę. No myślę, że jednego dziennie się zagra. Znaczy to było bardziej na zasadzie, że tylko parę, a nie aż parę? Mhm. To tak, ja wiem. Znaczy, mówię, że minimum jeden dziennie myślę, że poleci. Jeden do tego, jeden do śniadania, drugi do kolacji. To nie brzmi jak jeden dziennie? No, zacząłem liczyć, to teraz myślę, że będzie więcej okazji. A w międzyczasie quizowanie. Pięknie. Ty siaszek przy aktualizacji? Oj, tak, tak. Yes. Jak grałem za listami w karty, to oni właśnie zawsze jakieś tam piwo wyciągali. No. O Boże. Moje pierwsze piwo wypiłem. O Boże, to mnie jeszcze trafiło, pojebie mnie. Swoje pierwsze piwo wypiłem grając w tysiąca z ojcem i z jego bratem. 1000% alkoholu. Bo jeździłem na wieś do rodzinki i tam mój wuj Adam zawsze mówił, że tego, że do kart to trzeba, wyciągał, rozlewał każdemu po piwerku. Ja miałem wtedy jakieś, powinienem tego mówić. Nie no, nie byłem jakiś skrajnie młody, miałem chyba 15 lat, jak wypiłem swoje pierwsze piwo, tak mi się wydaje. Podejrzewam, że większość ludzi piła będąc w młodszym wieku, więc... A, ja wiem właśnie. Ale miałem 15 lat chyba, jak wypiłem swoje pierwsze piwo. Mój wujek miał bardzo dużo powiedzonek, które też niektóre wcieliłem do swojego wokabularza. I przy kartach leciały bardzo często, tak jak ostatnio zauważyliście, że Shin mając w 1000 dwie dziewiątki i dwa jopy na ręku mówi, że karta wskazuje grać. Kurwa, karta zawsze wskazuje grać, jak nie jesteś pizdą. To też jest powiedzenie właśnie mojego wuja karciarza. Ja nic nie wiem o byciu pizdą w kartę. To prawda. Najgorsze jest to, że tak jak LCK wygrało Worldsy, to tak ty wygrałeś 1000. No. Z pizdeczką. Ja po prostu gram na son, nie? Co to za rozdanie, jak nie zagrasz 300? Takie w końcu nie dostałeś meldunków, da? Ja raz ugrałem 300 ostatnio przecież. Ale to nie przejdę, rozumiem. Raz ugrałem 300. Czy to już ten moment, kiedy muszę sprawdzić na dół? Chyba, że tutaj to się da... Nie, tego się nie da zadatkować. A maksymalnie, wiem, że nie wiem jak jest na 3, ale maksymalnie na 2 osoby możesz ugrać 360, tak, 180 i 60 i bierzesz wszystko. Tak, z asami i 4 dychy w ranosach. A, tu jest kolejny klucz. Ja czemu, tu jest kolejny klucz? Nie wiem. 4 dychy w musikach, 3... A, chyba wiem dlaczego. Co w ręku i 3 meldunki. Muszę was nauczyć G358. Będziesz miał czas. Ja wiem, tylko pytanie, czy będą chęci na to? Ja jestem chętny. Kurwa, czekam na tą majówkę bardziej niż na cokolwiek w tym roku, no cap. A jadę na dużą ilość koncertów w tym roku, a wiesz, że to jest mój pierdolec. A czekam na tą majówkę bardziej niż na cokolwiek innego, serio. A nie. Final Symphony. No wiem, a później ten. Później po mojej obronie zrobimy jakąś bitkę. Czyli gdzieś w połowie lipca pewnie. Znaczy zobaczymy jeszcze jak urlop ugadam. Aha. I czy w ogóle będę miał pracę. Bo mam umowę do końca czerwca. Po majówie się wybiorę gadać z szefową. Znaczy na 99,5% będą mnie przedłużać na... Mamy metę w sierpniu, 5-7 sierpnia. Tak? Czy nie? Czy to jest 5-7 lipca? Oh boy. Poczekaj.
chłopy, co nie pojadą na koncert, bo nie będą wiedziały, kiedy jadą na koncert. Doskonale. Nie, ale muszę sprawdzić, bo teraz nie jestem pewien, ale... Czy to jest 5-7 lipca, tak? Tak, 5-7 lipca, okej, okay, masz rację, no dobrze. Ten jeden, jedyny raz masz rację. To nie wiem, czemu pokręciłem, że się... O kurwa, widzisz to? Ale ekipa. No to 5-7 lipca, kurwa, no to też jest. Ty! Pojebie mnie. To tam? Ja muszę obronę wziąć później. Ja mu wpisałem się na obronę 8. A tam szybko wrócisz. Nie no, to wpiszę się na, bo mam chyba 8, 9, 10. To wpiszę się na 10 po prostu. To jest plakietka, tak, z 4 piętro. Bo planowo chciałem się jak najwcześniej. I... To dobrze, że teraz wyszło. No. W ogóle całkiem chujowo nas potraktowali, bo... Woda! O Boże. Igdę. O, właśnie widzę. O Jezu. Mnie też chujowo potraktowano. Ta moja promotorka oznajmiła nam, że mogliśmy się bronić w połowie czerwca, ale ona wybombia na 2 tygodnie do Francji. I jej nie będzie. Ludzie chcą się bronić wcześniej? Ja chciałem się obronić w połowie czerwca. Nie, mam. Jak ja usiądę do tej magisterki, to ja mogę... Gdybym miał usiąść do tej magisterki tak, żebym miałbym ją napisać jak najszybciej, to w ciągu tygodnia bym miał ją gotową. Aha. Ale jak nie muszę, jak mam kurwa tak naprawdę do połowy lipca termin, no to... Nie, miałem wrażenie, że większość studentów, jak im się powie, że może sobie tej wcześniej albo później, to powie, że woli później. Nie, ja chciałbym mieć to z głowy po prostu już. Nie chcę, żeby mi to wisiało nad głową. Ja to absolutnie rozumiem, więc sam wolę w takich sytuacjach mieć po prostu to już ze sobą. Aczkolwiek kiedy ja broniłem swoich preddyplomowych, nawet nie pamiętam dokładnie. Czy wyjdzie, że jak ja byłem w podstawówce? Nie, ja sobie robię. Actually... Bo ty jesteś 7 lat ode mnie, starszy. Tak? Ty jesteś 9-3? Czy 9-4? 9-3. No. Popełniłem błąd. No to tak, jesteś 7 lat ode mnie, starszy. To nie broniłeś, jak ja byłem w podstawówce. No to by implikowało, że swoją pierwszą broniłem w 15. No. Czy jak ty byłeś w gimnazjum? Bitwę wystarczająco? Tak. No, czuję się jak dzieciak teraz. Nie, to ja się czuję jak stary dziad. A nie, czekaj. No wiesz, ty już masz trójeczkę z przodu. Wiem. I to nie jest nic fajnego? Naprawdę? Czujesz się staro? A, czasami. Come on. W ogóle chcę, żebyście wiedzieli, że ktokolwiek powiedział, że w Demon's Soulsach zapi dużo przymiotów leczących. Chcę właśnie pozwać tę osobę o szkalunek i pomstę. To byłem ja. Ja byłem tą osobą. A, czyli standardowo, okej. Okay. Nie mów tak. O, poison. Umarłem. Nie mów tak. Discord General at Wiki twierdzi. Doskonale. Dobrze, że zawczasu rolę zrobiłem. Odpowiednią dla mnie. Nie w tę stronę, nie w tę stronę. Znaczy, to nawet nie Wiki twierdzi w tym wypadku. To ludzie twierdzą, że tyle przymiotów depi. Ale to ewidentnie ja też jestem chujowy w salsa. Kojarzysz tego mema z Revengeance, że co ciekawy argument, panie senatorze? To jest też pokojowy ciekawy argument, jednakże wypierdalaj? Nie. Jest, bo chciałem odegrać to na rolę, ale bo jak nie kojarzysz, to muszę ci zacytować, o co chodzi.
była tam podstawiona pod scenkę z senatorem Armstrongiem. That's a nice argument, senator. Why don't you back it up with a source? To Raiden. Pan senator na, stojący na Metal Gearze. My source is that I made it the fuck up. A to też kojarzę. I to byłem ja. O, Maitleya nagle się tu pojawił, a go wcześniej był. Kurwa, on znowu miał tu, pojawił mnie. Mind playing did not? Czemu mnie to tak bawi? Boże, ale to jest did not, to najwyższy poziom humoru? Nie daję ci roli Good Talksowych, bo mamy kanał od wszelkiego rodzaju Good Talków, więc nie musisz mieć roli. Yep. Ja też miałem dużo Good Talków, a nie osobnej roli chyba od tego. Tak. Otworzyłem swoją taką Good Talk roli i ten screen z tym Ezreal'em, którego spotkaliśmy, mi się wyświetlił. On był cudowny. Czy w tej grze istniał plan Jinka taki? To ważne. Nie wiem. Nie jestem w stanie ci powiedzieć. Well then. Jeden sposób, żeby się przekonać? No. Also mój żart z Ku Klux Klanu przeszedł bez echa i jest mi bardzo przykro z tego powodu. Uważam, że był zajebisty. Twój żart Ku Klux Klan? Zajebicie. Gadałem kiedyś z moją narzeczoną, która jest graficzką z wykształcenia, że o kolorach opowiadała mi o jakimś swoim przedmiocie i opowiada mi, że jest kilka rodzajów czarnego i niektóre uważa się za lepsze od innych. Ja powiedziałem, że jaki tytuł naukowy ma twój prowadzący? Grand Wizard? Doskonale. Uważam, że to jest absolutny banger. I w ten oto sposób Simfindiego wpada za werkę? Nieprawda, bez przesady. To tylko żart, mogę go opowiadać, Clueless. Długo jeszcze planujemy w ogóle siedzieć? Nie wiem. Aż mi się nudzi. Nie wiem, czy otwierasz drugie piwo. Śmiało. Okej, okay, daj mi minutę. Bryby. Ja raczej nie planuję dalej się alkoholizować, ale... Co kolega ma na myśli? Co miał na myśli, rozumiem. I najwyraźniej dał mi spokój, rozumiem. A ja miecz wiem. I gleda. Ja wiem miecz. To jest bardzo dobre pytanie, na które już nie poznamy odpowiedzi. To mnie trafiło. Najgorsze jest to, że gdyby to były jakiekolwiek Dark Soulsy, to przechodziłoby mi się te lokacje dużo lepiej, bo miałbym cholernego Estusa. A tak to nawet nie mam jednego Estusa, żeby się leczyć. Dokładnie ten sam problem z Bloodborne'em, not gonna lie. Jakby oczywiście mogę się wrócić, pofarmić, ale to nie jest coś, co chcę robić, miałem możliwości. Jasne, można mówić, że bez killishu po prostu nie umieraj. Ciekawe, kolego. Byłem pewien, że to mnie jeszcze przez ścianę trafi. Bonk. No dobrze, co wydobyłeś? Też spice. All that spicy. Takie, że istnienie Old Spice implikuje istnienie Fresh Spice, ej? No jednak nie mogę zajść punchinga. O Boże. To mnie powinno chyba trafić. No dobrze, jestem martwy. To mnie trafiło. Ja zaraz spadnę. Gdzieś.
Dobra, jestem. Hello. Truskawka, mango, marakuja, nie granat. Zobaczymy, co to jest warte. Podobno wygląda fajnie z opisu. Jak rozumiem, to wciąż piwerko? Yes. Lidl ma bardzo dużo jakichś takich kolorowych, smakowych, owocowych. Aha. I ostatnio jak byłem... Nie powinienem tego mówić, ale ostatnio jak... W pracy mogę wychodzić na zakupy o dowolnej porze, więc jak na porządnego pracownika przystało, poszedłem sobie kupić piwo. Znaczy nie wypiłem go oczywiście w robocie, ale... Halo? Właśnie poszliśmy z Shinem w tej samej chwili po piwerko? Tak, najprawdopodobniej, bo ja poszedłem po drugie. Czy ja go mogę wstąpić? No, może, nie wiem. Przyciskiem? Może jak przyciskiem? Nie wiem. Może ty już sobie widzę w tym, w humorze na świętowanie. Nie, to wciąż nie jest przycisk. To nie jest przycisk, no. Dobrze, ale pewność siebie popłaca, bardzo dobrze. Ja w ciebie wierzę, pamiętaj. We mnie? W ciebie też, ale w tym przypadku Sowika, bo... odnośnie tego. Odnośnie tak, egzaminu, jasne. Bo widzę, że Sowik jest już w humorze świętującym. Nie, no wiesz jak to mówią, zawsze jest po to, żeby wypić w jedną czy drugą stronę. True. No dlatego ja podejrzewam, że w majówce jeszcze nie będzie wyników, więc pijemy na zaś. Nastrój jest całkiem dobry. No tak, no ja nie podejrzewam, żeby było inaczej. No jak ty łapałeś ósemki z tych spróbnych, które są zawsze trudniejsze, no to myślę, że to jest formalność. Tylko żeby ci umowy siadły, bo wszystko inne to będzie spacerak po łączce przecież. Karne banał, admin banał, cywil banał i tylko żeby ci umowy siadły. Czyli ten PGIH, jak ci siądzie, to jest miód. Podoba mi się, że mówisz to tak, jakby generalnie zaliczenie tego egzaminu to był absolutnie żaden problem. No, jak ktoś wyciąga na próbnych 8 na 10, to jest formalność. Zazwyczaj próbne są sporo trudniejsze z tego, co mi wiadomo, od faktycznych. Aha. Jak słucham opinii ludzi, którzy właśnie mają to z głowy w robocie na przykład, bo wypytywałem z ciekawości mój zespół w robocie, to mówili, że jak robili sobie próbne jakieś czy coś, to podejście potem do zwykłego egzaminu to jest spacer po łączce. Czy oni stąd wyjdą? Chyba nie. Nie wiem. Ja za to stąd nie wyjdę. Próbne mają na celu zmotywowanie cię do nauki. O kurwa. Fajne. Co? Fajne to. Wiesz, to nie jest fajne, bo brak przedmiotów leczniczych? Trochę za kwaśne, ale jest bardzo decent. Czy ty gustujesz w piwach w ogóle? Czy ty nie przepadasz za piwami? Ja nie przepadam za piwami. Hmm. Jestem tak antypiwowy, jak tylko się da. Dlatego zazwyczaj jak ludzie chodzą na piwa, to ja mówię, że ja raczej podziękuję. To raczej jest, wiesz, sformułowanie implikujące wyjście na wszelkiego rodzaju alkohol, a nie konkretnie na piwo. Zazwyczaj jak ludzie wychodzą na piwo, to po to, żeby wypić piwo. Więc ciężko się zgadnąć na kolej więcej. Ja smakowe lubię, a ty nie lubisz zwykłego? O Boże. Może ja mam problem już, chociaż nie, no bo człowiek, który uświadamia sobie, że ma problem, wie, że ma problem, więc nie jest ten, więc nie ma, inaczej. Człowiek, który uświadamia sobie, że ma problem, nie ma problemu. O, może tak. No chyba nie powiedział. W kwestii bycia smakoszem alkoholu, delikatnie mówiąc, to jest raczej na zasadzie, że człowiek, który nie ma problem, nie wie, że ma problem. A ja wiem, że ja lubię piwo. Ja słyszałem wersję, że jeżeli ktoś lubi smak alkoholu, to ma problem. Doskonale. Ale ja rzadko sobie kupuję piwo. W sensie
zdarza mi się wypić piwo do kompa, może ze dwa razy do roku, do towarzystwa, nawet do pogadanki takiej online'owej, to już jest trochę inny kaliber i odczytuję to jako jakąś formę spotkania i spędzania czasu wspólnie, więc nie mam sobie za złe w tym przypadku. Czemu tego się nie da otworzyć? Nie wiem. Zwykle mogę wypić dla towarzystwa, ale wolę smakowe. Fair enough. Ja bardzo lubię ciemne piwa wszystkiego rodzaju, więc jak gdzieś są, to próbuję. Pojebie mnie teraz. Z czym? Z tym, że tutaj nie ma żadnych sutów. Nie przyzwyczaiłeś się? Wiesz co, chciałbym się wrócić, że... Chciałbym się wrócić, żeby mieć chociaż trochę przymiotów leczących. Zwłaszcza do pośrednio HP. No wiem. A, w ogóle, Sowik, jaki smak miała ta rzeźka, którą my piliśmy ostatnio? Czaj. Co to było? To była ta arbuzowa, czy jakaś inna? Ja pierdolę, ja się wrócę na początek lokacji. Pojebie mnie. Tak, tak, wróciłeś się na początek lokacji. Czekaj, teraz googlam to. The Nexus. Dobra, chyba starczy mi tej wspaniałej gry na dzisiaj. Już, kurwa, ja dopiero piwo otworzyłem. Tak mi przeknę. Tak, arbuz mięta to było. Jeszcze zeknę, ale wydaje mi się, że ten, że nie mam. No, mam 3. Potrzebuję 5, więc nie miałem. Bo jest jeszcze jakaś druga na pewno. Jest limonka mięta i to się wydaje dojebane. Ale nie widziałem tego nigdzie. No czekaj, wezmę tutaj od kolegi tą drugą tarczę. I zobaczę, czy jak ją założę, to czy będę mógł ten... Kite Shield, jakbym chciał ham założyć 53. Nie. W ogóle, jak się będziemy alkoholizować w majówę, to... Będzie ten. Musimy zawczasu, znaczy ja u siebie w cudzysłowie. Chodzi mi, że. Wow, Sevik. Chodzi mi, że będę musiał w tym pokoju, w którym my będziemy spać, posłać łóżko zawczasu. Bo jak moja ukochana wypije jednego, słownie jednego drineczka, to jej nie ma na 2 godziny. Ona idzie do łóżka, przykrywam ją kocykiem i wracam. Doskonale. Anyway, na dzisiaj sobie tutaj skończymy. Nie chcesz pofarmić? Nie. Nie chcę pofarmić. W przyszłym tygodniu pójdziemy sobie do jakiejś chyba innej lokacji, bo tej nie widzę, co mam zrobić. W przyszłym tygodniu jeszcze pójdziecie. Tak, w przyszłym tygodniu jeszcze, tak. Mnie nie będzie w sobotę. Właśnie chciałem pytać, czy nie pójdziemy, ale niech ci będzie. Nie, bo mam nagrywkę w sobotę, wiesz. Aha. Co, mam ptasie w sobotę, więc odpadnę. Jasne. A na dziś to było tyle, dzięki wam za przybycie, trzymaj się, po. Cześć.